w ramach konsultacji, wytycznych i standardów, które są opracowywane na rzecz Ministerstwa Infrastruktury. Dzisiaj zajmiemy się tematyką projektowania skrzyżowań węzłów i w ramach przypomnienia informacji ogólnej chciałabym przypomnieć Państwu nasze krótkie zasady. Tak jak zawsze spotykamy się we wtorek o godzinie 10. Jest to stała godzina naszych spotkań konsultacyjnych. Zawsze nasze wydarzenia można wpisać na wtorki godzinę 10 i zawsze będziemy pojawiać się u Państwa. Rejestracja na nasze wydarzenia odbywa się na stronie Polskiego Kongresu Drogowego, jak i na naszym Facebooku i zawsze warto tam zaglądać, ponieważ tam pojawiają się też wszystkie bieżące informacje, także informacje o tym, które materiały Ministerstwo Infrastruktury już opublikowało na wszystkie kolejne wydarzenia i na przyszłe nasze spotkania. Tak jak Państwo widzą, jesteśmy obecnie w części drogowej naszych konsultacji. Dziś 20 października, czyli już trzecie spotkanie z cyklu tematyki drogowej. I od listopada rozpoczniemy cykl mostowy. Tak jak widzą Państwo, będziemy spotykać się we wszystkie wtorki listopada, a następnie w pierwszy wtorek grudnia, 1 grudnia zakończymy nasz cykl konsultacji tematyką BIM-u. To, co ważne i do czego zawsze Państwa namawiamy i prosimy o Państwa aktywny udział, to informacje na temat konsultacji, które znajdą Państwo zarówno na stronie ministerstwa, jak i na stronie Kongresu Drogowego, ale także specjalne forum, na którym Państwo mogą się odnosić do wszystkich materiałów, do wszystkich dokumentów, które są publikowane na stronie konsultacje.wyekspert.pl. Jest to forum dedykowane dla Państwa. Tak? Tutaj wszyscy autorzy, jak i ministerstwo liczą na Państwa aktywny udział, na Państwa opinie i komentarze do proponowanych dokumentów, ponieważ no bez Państwa opinii to nie będą konsultacje, to będzie jakby monolog z jednej strony i liczymy na to, że zdecydowanie tutaj Państwa aktywny udział, Państwa opiniowanie, komentowanie proponowanych dokumentów wpłynie na to, że te dokumenty będą jak najlepsze i jak najbardziej dostosowane do potrzeb wszystkich naszych uczestników. To, co ważne też dla Państwa, otworzona została skrzynka mailowa i na informacje, które mogą Państwo przesyłać, konsultacje@kongresdrogowy.pl. Tutaj również czekamy na Państwa opinie, komentarze czy jakiekolwiek spostrzeżenia, które towarzyszą Państwu podczas naszych wydarzeń. Tak jak mówiłam, spotykamy się zawsze we wtorki i zawsze towarzyszy nam pan naczelnik Wydziału Przepisów Technicznych Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury, pan Grzegorz Kuczaj, który nadzoruje tutaj właśnie powstawanie tych dokumentów i chciałabym poprosić go o słowo wstępne dzisiejszego wydarzenia. Panie Grzegorzu, czy się słyszymy? Chyba tak, ja Państwa słyszę. Fantastycznie. Dobrze. Dzień dobry, witam na kolejnym webinarium. Z części drogowej to już jest, jak wcześniej Pani Ola powiedziała, trzecie webinarium. Leci ten czas, tych materiałów na stronie ministerstwa również przybywa, ale dziś bardzo istotne dla nas przynajmniej, jeżeli chodzi o ministerstwo, wytyczne dotyczące projektowania skrzyżowań węzłów. To są dość newralgiczne punkty na sieci drogowej, jeżeli chodzi o przecięcia się dróg różnych kategorii i klas. Jak Państwo doskonale wiecie, ja mam zresztą ze sobą słynne wytyczne projektowania skrzyżowań, wydane jeszcze przez Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych. To wydanie mam z 2001 roku, więc no, prawie 20 lat minęło od wydania tej pozycji. Opracowane tutaj głównie przez Zespół Politechniki Krakowskiej wytyczne projektowania skrzyżowań bazują trochę na tych wytycznych wcześniejszych, ale to takie jest działanie trochę zamierzone, bo dobrze wiemy, że te wytyczne w dalszym ciągu Państwo stosujecie i korzystacie z nich. No, te wiadomości w nich zawarte są dosyć uniwersalne. Oczywiście część jest nieaktualna, ale część pozostaje dalej aktualna.
Tak więc stwierdziliśmy, że będziemy kontynuować ten zasób wiedzy, który w tych wytycznych był umieszczony i po prostu dostosujemy tą treść do aktualnej wiedzy i tego, co się wydarzyło na sieci dróg publicznych przez ostatnie 20 lat. Na pewno pewną nowością są wytyczne projektowania węzłów, o których też dzisiaj będzie mowa. Tutaj te wytyczne powstały tak naprawdę od zera. Istnieją oczywiście pozycje książkowe mówiące o projektowaniu węzłów, natomiast takiego opracowania dla administracji drogowej jeszcze nie było, więc myślę, że to będzie na pewno ciekawy materiał. Tak więc nie będę tutaj Państwu jakoś przedłużał, bo też z chęcią posłucham, co autorzy nam powiedzą na temat tych opracowań. Więc życzę Państwu udanego webinarium i udanego dnia również dzisiaj, bo pogoda dalej nas nie zachęca do tego, żebyśmy się uśmiechali, a wydaje mi się, że coraz więcej tego uśmiechu potrzebuje. Także dziękuję bardzo, z mojej strony to tyle i zamieniam się w słuch. Dziękuję za to wstępu. Pogoda lepsza niż w zeszłym tygodniu, zdecydowanie, przynajmniej na Mazowszu jest zdecydowanie lepiej, ale przeniesiemy się do Krakowa i chciałabym poprosić naszego pierwszego prelegenta, pana Mariusza Kilcia, doktora habilitowanego, profesora uczelni Politechniki Krakowskiej, który wprowadzi nas w wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Przedstawimy od razu część pierwszą i część drugą, którą mają Państwo w dzisiejszym programie, czyli będą wymagania podstawowe, jak i skrzyżowania zwykłe i skanalizowane. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że mnie słuchać, bo mieliśmy małe problemy. Mieliśmy małe problemy techniczne, ale już. Ale widać przynajmniej za mną na ścianie, że słońce świeci w Krakowie. Super. Także... Czyli zarówno na Mazowszu, jak i w Małopolsce. Tak. Choć tutaj najbardziej newralgiczne miejsca ze względu na pandemię, ale słońce, choć słońce nam świeci. Także zapraszam do prezentacji już. Już pan naczelnik tutaj częściowo wprowadził nas w projektowanie, w wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Było już tu wspomniane, że te wytyczne są pewną kontynuacją. To nie jest tak jak w pozostałych wytycznych, że wytyczne powstawały od zera. Rzeczywiście myśmy skorzystali z tej wiedzy, która była dostępna z obu części. Zmianie uległ trochę układ, ponieważ w nowych wytycznych pojawiają się trzy części i za chwilkę parę słów na ten temat. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych powstawały w całości na Politechnice Krakowskiej, oczywiście z konsultacjami pozostałych członków konsorcjum. Zespół autorski jest przedstawiony na tym slajdzie w kolejności alfabetycznej. Tutaj Państwo możecie zobaczyć autorów. Część osób pracowała we wszystkich wytycznych, część tylko w wybranych, ale powstały te wytyczne też w drodze wspólnej współpracy w większym lub mniejszym zakresie. Ja pozwolę sobie zacząć od te wytyczne od prezentacji pewnej konieczności zmian w istniejących przepisach, która powstała w oparciu o pewną analizę wcześniejszą przed rozpoczęciem jeszcze prac, którą prezentował profesor Gaca na pierwszym webinarium, dlatego że wytyczne projektowania skrzyżowań istniały i tutaj było dużo łatwiej się dowiedzieć, jakie jest oczekiwanie środowiska, jeżeli chodzi o zmiany. One są tutaj wymienione i wytyczne są też częściowo odpowiedzią na te problemy i na te oczekiwania. Pozwolę sobie część z nich tutaj tylko przedstawić. Jak Państwo widzicie, były problemy z przejezdnością, z pochyleniami podłużnymi na skrzyżowaniach, problemy z dostępnością w obszarze skrzyżowania, czy w okolicy skrzyżowania, bo teraz został zdefiniowany już dokładnie, co to jest właśnie obszar oddziaływania skrzyżowania. Brak było takiej definicji. Był też problem z kwestią dostępności dotyczącej gęstości skrzyżowań dla dróg, zwłaszcza zbiorczych, głównych ruchu przyspieszonego. Problem był też z widocznością na rondach. Ta widoczność była kiedyś zawarta jeszcze w wytycznych projektowania małych rond, we wcześniejszym wydaniu jeszcze przed wytycznymi projektowania rond i to teraz zostało to uszczegółowione. Również był problem z kształtowaniem jezdni przy dojeździe do rondu. O rondach myślę tutaj kolega doktor Ostrowski jako następny prezenter będzie więcej na ten temat mówił i oczywiście problem braku rond turbinowych.
Te wszystkie, tak jak powiedziałem, oczekiwania zostały uwzględnione w wytycznych. Ten skład wytycznych jest, widzą Państwo na ekranie. Ja w tej chwili zaprezentuję w większej części prezentacji wymagania podstawowe, natomiast druga część skrzyżowania zwykłe i skanalizowane dotyczą już bardziej szczegółowych informacji, których no, tutaj nie będzie czasu na przedstawienie wszystkich. Dodatkowo w skrzyżowaniach zwykłych i skanalizowanych oraz w rondach pojawił się może nie katalog, to jest tutaj napisane z katalogiem, ale są pewne jeden punkt dodatkowy, w którym zostały zestawione typowe rozwiązania. I na ten temat coś na końcu postaram się powiedzieć. Jeżeli chodzi o wytyczne, o tę pierwszą część, wymagania podstawowe, to oprócz tych punktów takich, jak wszystkie wytyczne mają początkowe 3-4 punkty, tożsame dla wszystkich części, w tych wytycznych są w zasadzie 4 punkty. Pierwszy to jest wprowadzenie do projektowania skrzyżowań bardzo ogólnymi informacjami na ten temat. Następnie są ogólne wymagania, zasady kształtowania skrzyżowań. Ta część została praktycznie przeredagowana na podstawie poprzednich wytycznych, tak jak pan naczelnik też powiedział, z uwzględnieniem nowej wiedzy. Także osoby, które znają wytyczne tutaj, będą łatwiej będzie śledzić też nowe wytyczne. Punkt trzeci, kolejne punkty, czyli uwarunkowania i zalecenia stosowania skrzyżowań też zostały przeredagowane, jak również praktycznie całkowicie kryterium wstępnego wyboru typu skrzyżowania. Tutaj to jest praktycznie nowy punkt. To, co jest najistotniejsze, to, co też Państwa na pewno interesuje, to są nowe elementy wytycznych projektowania skrzyżowań. Tak jak powiedziałem, łatwiej trochę jest prowadzić mi tą prezentację i omawiać tą prezentację, dlatego że Państwo znacie wytyczne. Ktoś, kto dobrze zna wytyczne, to bez problemów tutaj, czytając później opracowania, znajdzie te różnice. Pierwsza rzecz to jest wprowadzenie obszaru skrzyżowania. Ten obszar skrzyżowania został zdefiniowany, ja go za chwilę pokażę, jak on wygląda. Wprowadzono też prędkość do projektowania w obszarze skrzyżowania, nie tylko w obszarze, bo w całych wytycznych są wprowadzone prędkości do projektowania, też Państwo zaobserwowali na pewno i przy drogach dla ruchu rowerowego. Również to będzie za chwilę pokazane przy okazji węzłów. Następnie zostało wprowadzone pojęcie, przeredagowana trochę została przejezdność, pojazd miarodajny, ale taką najważniejszą zmianą to jest wprowadzenie przejezdności warunkowej, to za chwilę kilka słów na ten temat. Zmianie uległa w zasadzie rozszerzeniu zostały wymagania widoczności, następnie podział i zakres stosowania skrzyżowań uległ zmianie w mniejszym stopniu i wprowadzone zostało też dopuszczenie obniżenia standardu na skrzyżowaniach. Myślę, że to jest w przypadku skrzyżowań istotna zmiana, wprowadzenie pojęcia trudnych warunków i uwzględnienia ich w projektowaniu, no i kryteria doboru skrzyżowań tutaj na takim etapie jeszcze planistycznym, także tutaj są nowe elementy. Jeżeli chodzi o typy skrzyżowań, tylko jeden slajd na ten temat. Zmieniliśmy nazewnictwo, to znaczy skrzyżowania zwykłe skanalizowane pozostały i ronda zostały wydzielone jako osobna grupa. Natomiast w rondach, myślę, że kolega jeszcze na ten temat coś więcej powie, na temat podziału, wyszczególnione zostały tylko ronda mini jednopasowe i turbinowe, czyli te turbinowe ronda już tutaj się znalazły jako odpowiedź na zapotrzebowanie i to nie tylko naszego środowiska, także zostały te bardziej niebezpieczne rozwiązania wielopasowe tutaj wyeliminowane. Jeżeli chodzi o obszar skrzyżowania został zdefiniowany jako miejsce przecinania się dwóch dróg i jeżeli na tych drogach na jakimkolwiek odcinku dochodzi do zakłóceń, spodziewamy się tych zakłóceń, które są spowodowane występowaniem skrzyżowania, to są nasze granice tego obszaru, tak można w uproszczeniu powiedzieć. Natomiast oczywiście jest to dokładnie zdefiniowane w wytycznych. Jeżeli są to wloty rozbudowane, tak jak tutaj widać wschodni, zachodni, północny wlot, to najczęściej to definiujemy go jako miejsce, w którym następuje zmiana przekroju poprzecznego jezdni, czyli poszerzenie drogi występuje. Jeżeli jest to odcinek bez poszerzenia, to wtedy uwzględniamy odcinki, które są związane z przyspieszaniem, z opóźnieniem, czyli z manewrami związanymi z wykorzystywaniem skrzyżowania. Po lewej stronie pokazane są zjazdy. Te zjazdy, bo wiem, że to jest duży problem, zostały dopuszczone przy pewnych uwarunkowaniach w obszarze oddziaływania skrzyżowania. Te uwarunkowania są opisane
wytycznych. Również dopuszczone zostały zjazdy jako czwarty wlot, zwłaszcza te właśnie bardziej te istotnie ruchowo. Jeżeli chodzi o prędkość do projektowania w obszarze skrzyżowania, ta prędkość oczywiście ustalana jest indywidualnie dla każdej z dróg. Możemy ją różnicować i powinniśmy ją różnicować na kierunkach. Na tym diagramie, który tutaj jest pokazany, widać, że ta prędkość do projektowania skrzyżowania zmienia się w zasadzie w zależności od wlotu, w zależności od lokalizacji. Jeżeli to są drogi o prędkości do projektowania poniżej 90 km i równej 90 i nie ma przejścia dla pieszych, czyli w zasadzie kiedy jesteśmy no, poza terenem zabudowy, jest to ulica, to jest 90 km na godzinę, może wynosić taka wartość. Z przejściem dla pieszych już powinna być zredukowana, to samo dla wlotów podporządkowanych, dopuszczamy tą prędkość nie większą niż 50 km na godzinę, no i przy sygnalizacji świetlnej jest to wartość 70 km na godzinę, czyli te od tych parametrów, od prędkości do projektowania skrzyżowania będą później zależeć rozwiązania geometryczne, tak jak tutaj jest napisane, skosy, poszerzenia, czyli te elementy później, które decydują o bezpieczeństwie ruchu, o trajektorii na skrzyżowaniu. Jeżeli chodzi o przejezdność i pojazd miarodajny, to tutaj dość duża zmiana nastąpiła w stosunku do tego, co było wcześniej w wytycznych. Zostały zdefiniowane pojazdy, które powinny być wykorzystywane do sprawdzania przejezdności. One są zdefiniowane na podstawie obowiązujących przepisów. Następnie zostały wprowadzone zalecenia do wyboru tego pojazdu miarodajnego, które są uzależnione od tego, jaka to jest klasa drogi i od funkcji, jaką on pełni. Następnie określono bardziej szczegółowo zasady określenia korytarzy ruchu, no i wprowadzono właśnie przejezdność warunkową, która w uproszczeniu, można powiedzieć, jest pewnym dopuszczeniem do nakładania się korytarzy ruchu. Doszliśmy do wniosku, że są takie rozwiązania, zwłaszcza w miastach, gdzie nie ma możliwości zapewnienia pełnej przejezdności, gdzieś, gdzie sporadycznie pojawia się pojazd ciężarowy większy niż właśnie ten pojazd miarodajny, dopuścimy występowanie takiego pojazdu. Często jest to problem przy komunikacji zbiorowej na przykład. Jeżeli chodzi o pojazdy miarodajne, jest 10 tych pojazdów. Od trzeciego pojazdu do 10 te pojazdy wynikają właśnie z przepisów, natomiast pierwszy, drugi pojazd, czyli pojazd osobowy i pojazd komunalny, no to popularna śmieciarka tutaj, one zostały zdefiniowane dodatkowo dla tych dróg niższych klas i te pojazdy miarodajne mają już podaną dokładną długość, szerokość pojazdu i wynikające potem z tego możliwości manewrowania, czyli promienie skrętu i potem wynikające z tego promień, jaki powinien być minimalny promień zaprojektowany dla danego pojazdu. Jeżeli chodzi o wybór tego pojazdu już, to zależy to, tak jak już powiedziałem wcześniej, od funkcji i klasy drogi nadrzędnej. Założyliśmy, że oczywiście dla autostrad dróg ekspresowych nie będziemy w żaden sposób ograniczać. Każdy pojazd powinien mieć możliwość przejazdu. Natomiast niższe klasy, czyli GP, GZ i L, w zależności od tego, jakie jest to skrzyżowanie, z jaką drogą klasy i zagospodarowanie terenu. Założyliśmy, że mieszkaniowe tereny trochę mogą być obsługiwane mniejszymi pojazdami, przemysłowe wymagają już ruchu ciężkiego i ten pojazd jest inny. W tabeli poniżej, tam gdzie jest napisane zalecany pojazd miarodajny i warunkowa przejezdność, podane są cyfry, te cyfry oznaczają liczbę porządkową kolejnego pojazdu z tabeli powyżej, czyli tak jak tutaj widać na przykład dla skrzyżowania drogi klasy GP z G, tej warunkowej przejezdności nie ma, w zasadzie powinien spełniać wymagania dla pojazdu miarodajnego. Ten pojazd miarodajny oczywiście będzie definiowany i powinien być uzgadniany z nadzorem ruchu. Jeżeli chodzi o szablony do przejezdności, zostały one zamieszczone w wytycznych, zostały zamieszczone też te dokładne wymiary po to właśnie, żeby można było sobie, że ktoś korzysta z gotowego programu, nie mógł z niego skorzystać i przedstawione zostały te korytarze ruchu w bardzo podobny sposób, jak to było w poprzednich wytycznych, z tym, że z bardziej dokładnymi wymiarami. Po prawej stronie na rysunku możemy zobaczyć, jak wygląda ta idea przejezdności warunkowej, czyli tak jak powiedziałem, no nie może to być, ta przejezdność warunkowa może występować tylko przy ruchu sporadycznym, a nie przy intensywnym ruchu pojazdów ciężkich właśnie zbliżonych do pojazdu miarodajnego. Jeżeli chodzi o widoczności, w tej części prezentacji chciałbym tylko pokazać różnicę, że mieliśmy wymagania
widoczności dla trzech warunków, czyli przy dojeździe do wlotu po łuku, czy dojeździe później do wlotu ruszenie z zatrzymania, ustąpienie pierwszeństwa, został wyeliminowany jeden z tych warunków, który jest tutaj przekreślony. Uznaliśmy, że wprowadzimy pewne standardy minimalne, jakie powinny być zapewnione. Natomiast oczywiście zawsze jak projektujemy, powinniśmy projektować wszystko co najlepsze, prawda, i zapewnić możliwość właśnie przejazdu płynnego przez skrzyżowanie również z wlotu podporządkowanego. Ale jako minimum, jako standard niezbędny do zachowania będą te dwa przypadki, które są tutaj pokazane. Więcej informacji na ten temat w drugiej części prezentacji. Jeżeli chodzi o zakres stosowania skrzyżowań, oczywiście uwzględniliśmy typy skrzyżowań, jakie będą stosowane. Jakie będą stosowane w wytycznych, czyli nie ma już tutaj rond dwupasowych, czyli ogólnie jest to zapisane, że tutaj są ronda, nie jest to tak szczegółowo wypisane. Natomiast taką najważniejszą zmianą to jest uniemożliwienie połączenia drogi ekspresowej w jednym poziomie z jednym wyjątkiem drogi klasy Z, tutaj jest jako skręty w prawo właściwie wjazdy i wyjazdy, ale to też tylko w trudnych warunkach, czyli w pewnych uzasadnionych przypadkach może być takie połączenie głównie wynikające z ograniczeń kosztowych. Natomiast nie ma też takiego połączenia na początku, na końcu drogi ekspresowej, że się pojawia skrzyżowanie, wtedy się skrzyżowanie droga ekspresowa rozpoczyna, ale też założyliśmy, że droga ekspresowa to nie będzie dochodzić aż do samego skrzyżowania, wtedy ona by musiała przechodzić przez to skrzyżowanie i w takim przypadku nie dopuszczamy takiej możliwości. No i na dole tu są jeszcze, pojawiły się skrzyżowania zespolone, one tak naprawdę tylko zostały nazwane, nowa definicja, zdefiniowane tak zostały, natomiast one były w poprzednich wytycznych, kiedyś w miejscach, które mamy blisko położone dwa wloty skrzyżowania, żeby je traktować jako właśnie tak skrzyżowanie zespolone, coś podobnego do tego, co dzisiaj też będzie prezentowany, węzeł zintegrowany. Ta część, która jest z naszego punktu widzenia bardzo istotna w wytycznych, to jest dopuszczenie obniżenia standardów w trudnych warunkach. Bardzo często przy przeprojektowywaniu, zwłaszcza przy przebudowie skrzyżowań, nie było możliwości zaprojektowania skrzyżowań zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, z wymaganiami. Dlatego zostało wprowadzone to pojęcie, to nie tylko do odniesienia do skrzyżowań, ale do całości infrastruktury drogowej, trudnych warunków. W tych warunkach dopuszczone zostają rozwiązania, które będą odbiegać od pewnych wartości, od typowych rozwiązań o standardowych parametrach. I te standardowe parametry mogą być obniżone, ale pod warunkiem oczywiście uzyskania nie niższych warunków sprawności, niezawodności ruchu, co jest łatwiejsze, ale również poziomu bezpieczeństwa ruchu. Sprawność dlatego jest łatwiejsza, zawsze możemy założyć, że te warunki ruchu mogą się pogorszyć, prawda? Jest to płynna granica, natomiast przy bezpieczeństwie ruchu staramy się utrzymać te same warunki. Jeżeli chodzi o zmianę parametrów, które byśmy chcieli zmieniać w tych trudnych warunkach, czyli obniżyć standard, to powinny być dotyczyć tylko tych parametrów skrzyżowania, które są bezpośrednio związane z utrudnieniami, czyli nie wszystkich parametrów, tylko projektant. Zamieściliśmy procedurę wytycznych projektowania skrzyżowań i projektant będzie musiał wykazać potrzebę wprowadzenia tych zmian i z czego to wynika, czyli będzie musiał wykazać też, że nie jest w stanie zaprojektować tego w sposób standardowy, których parametrów i dopiero wtedy te, które i tylko te, których nie da się zmienić, one powinny być zmieniane. W momencie, kiedy będą one zmieniane, to musimy też uzyskać pewne środki, zastosować pewne środki kompensujące. Dotyczy to głównie tych warunków, które są związane z bezpieczeństwem ruchu. Prawdopodobnie założyliśmy tutaj, że, tak jak powiedziałem wcześniej, sprawność jesteśmy w stanie tutaj zgodzić się na to, żeby obniżyć te warunki ruchu, niezawodność ruchu jesteśmy w stanie zapewnić, ale w przypadku bezpieczeństwa ruchu jest to trudniejsze i wtedy trzeba będzie zastosować pewne środki kompensujące, no i trzeba będzie wykazać, że te środki kompensujące nie powodują obniżenia poziomu bezpieczeństwa ruchu. Cała procedura jest zamieszczona wytycznych projektowania skrzyżowań. I ostatnia część, która została zmieniona w tej części podstawowej, to są uwarunkowania stosowania skrzyżowań. Wprowadzono cztery kryteria, czyli funkcjonalno-lokalizacyjne, sprawności ruchu, bezpieczeństwa i kosztów społeczno-ekonomicznych, które łączy tak naprawdę później te wszystkie kryteria w jedno. Po prawej stronie pokazany jest przykładowy diagram, w którym jest
pokazany schemat prowadzenia analizy w ocenie sprawności ruchu. Chcielibyśmy, żeby no jednak wszystkie, jeżeli projektujemy jakieś projekty drogowe, żeby analiza warunków ruchu była zawarta do wszystkich skrzyżowań, żeby to było obligatoryjne. Jeżeli chodzi o te kryteria sprawności ruchu, to zostały one no, całkowicie zmienione, zostały też opisane bardziej szczegółowo kryteria bezpieczeństwa ruchu wyboru skrzyżowania, łącznie ze współczynnikami modyfikującymi liczbę wypadków na skrzyżowaniach w zależności od zastosowanego rozwiązania. Wyróżnione zostały skrzyżowania tutaj bez sygnalizacji świetnej, ronda jednopasowe i turbinowe z sygnalizacją świetną, no i skrzyżowania z wyspą centralną, czyli takie standardowe, które mogą występować na drogach. Chcielibyśmy, żeby wytyczne jednak były pewnym standardem i te skrzyżowania, te standardowe są opisane szczegółowo, natomiast oczywiście w ramach zapewnienia potem wszystkich wymagań funkcjonalno-użytkowych można jakieś zmiany tych skrzyżowań dokonywać. I po prawej stronie jest pokazany slajd, w którym w jaki sposób można korzystać z obrazek, w jakim sposób można korzystać właśnie z tych kryteriów sprawności, gdzie jest spełnienie kryterium sprawności podane z dużym prawdopodobieństwem, małym prawdopodobieństwem dla różnych dróg przekrojów krzyżujących się, czyli jednojezdniowych i dwujezdniowych. To jest przypadek akurat skrzyżowania jedno- i dwujezdniowego dla różnych typów skrzyżowań. Jeżeli chodzi o zasady, o pierwszą część skrzyżowań, to i tych głównych zmian, to one zostały właśnie przedstawione. Natomiast w drugiej części skrzyżowań, w których zawarte zostały skrzyżowania zwykłe i skanalizowane, te zmiany, one składają się już bardziej ze szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych skrzyżowań, wlotów, pasów, promieni skrętu, tak jak to było podobnie w poprzednich w poprzedniej wersji wytycznych, tylko one były wtedy nierozdzielone na dwa tomy. Punkty, jakie występują, czyli spis treści właściwie wytycznych, pozwala nam na zaprojektowanie konkretnego typu skrzyżowania, czyli jest to idąc, oczywiście pierwszy punkt to są pewne podstawowe zasady projektowania i tu się znajdują głównie informacje na temat przejezdności, widoczności, już uszczegółowione, ponieważ w pierwszej części jest to tylko zasygnalizowane. W kolejnych punktach mamy opisane sposoby projektowania skrzyżowań, czyli skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych bez sygnalizacji, z sygnalizacją, skrzyżowań z wyspą centralną, skrzyżowań o przesuniętych wlotach, czyli te skrzyżowania takie, które potraktowaliśmy jako standardowe. Są też opisane przejazdy i jezdnie do zawracania, tak jak to było w poprzednim wydaniu, skrzyżowania do skrętów w prawo i skrzyżowania w strefach ruchu spokojnego. Całość jest dopełniona infrastrukturą dla ruchu pieszego i rowerowego w bardzo, w zasadzie, bym powiedział, bardzo skrótowej wersji. Pewne tylko kilka zdań na ten temat jest napisane, dlatego że wytyczne na temat ruchu pieszego i rowerów powstały i Państwo już mieli prezentację na ten temat, także one już niedługo będą wspólnie wykorzystywane i tam te informacje wszystkie są zawarte. Jeżeli chodzi o infrastrukturę przeznaczoną dla środków transportu zbiorowego, jest to w dużo szerszym zakresie opisane, ale tylko w tym zakresie, które są bezpośrednio związane z sąsiedztwem skrzyżowania, w zasadzie w obszarze można by było nawet powiedzieć skrzyżowania, to ta infrastruktura jest tutaj opisana, ponieważ nie ma jeszcze takich wytycznych, później prawdopodobnie to ulegnie zmianie. No i tak jak powiedziałem, przykładowe rozwiązania skrzyżowania, tutaj w nawiasie tak dopisałem tylko katalog, chodzi o to, że te przykładowe rozwiązania zawierają tylko i wyłącznie rysunek skrzyżowania z pewnymi parametrami, za chwilę na końcu jeszcze pokażę taki. Jeżeli chodzi o wymagania widoczności, tak jak powiedziałem, wymagania widoczności zostały rozszerzone i uszczegółowione. Oczywiście jest obowiązkiem zapewnienie wymagań widoczności przy zbliżaniu się do skrzyżowania, przy ruszaniu z miejsca zatrzymania, tak jak już mówiłem wcześniej, czyli przy udzieleniu pierwszeństwa. Nie ma już przy dojeździe tego wymagania zawartego w wytycznych. No i jeszcze uwzględniliśmy dodatkowe, tak jak to było poprzednio przy węzłach, warunek widoczności przy włączaniu się po dodatkowym pasie na wylocie skrzyżowania. Wszystkie warunki widoczności, ponieważ w każdym z zeszytów, które powstały, czyli wytyczne dla rowerzystów, dla pieszych, wszystkie te wytyczne dla dróg rowerowych, dla dróg pieszych, one zawierają warunki, wymagania widoczności z punktu widzenia tego użytkownika, którego dotyczą, czyli to są wszystkie wymagania z punktu widzenia kierującego. Powinniśmy te wymagania widoczności zapewnić. Po prawej stronie znajduje się diagram, który nam pokazuje, w jaki sposób się przeprowadza tą analizę widoczności, jakie parametry się uwzględnia. Czyli inaczej się wyznacza trójkąt
widoczności, czyli to pole wolne od przeszkód dla dróg zamiejskich jest z 5 metrów, dla ulicy z krótszego odcinka z 3 metrów. To jest też pewien kompromis, który miał iść ku temu, żeby jednak no, trochę niższe te wymagania były, ale dalej było bezpiecznie. Następnie ustala się prędkość na wlocie nadrzędnym. Ta prędkość też jest uzależniona od tego, że jest to droga zamiejska, czy ulica, czy torowisko tramwajowe, ponieważ ono zostało uwzględnione, poprzedniego nie było. Na tej podstawie określa się prędkość na drodze nadrzędnej, która najczęściej jest równa prędkości dopuszczalnej, chyba że jest to droga zamiejska i tam może być to wartość inna. Następnie uwzględnia się opóźnienia i w ten sposób można wyliczyć odległości widoczności, które potem tworzą nam ten trójkąt dobrej widoczności, czyli pole wolne od przeszkód, czyli te odległości L2, L1, tu są podane też wzory. To wymaganie widoczności po lewej stronie dotyczy dojazdu do skrzyżowania i w ogóle możliwości dostrzeżenia skrzyżowania, informacji o skrzyżowaniu przez kierującego i ten wzór, który jest poniżej, już był prezentowany tutaj na poprzednich webinariach, kiedy mówiliśmy o odległości widoczności na zatrzymanie. Po prawej stronie są odległości widoczności właśnie ze startu, już z zatrzymania, które dotyczą górny rysunek tramwaju, a dolny pojazdów. No i ten wzór, z którego można korzystać lub też stabilaryzować te wartości, jest tam pokazane. Tak jak powiedziałem, po lewej stronie jest podane jeszcze wymaganie widoczności przy poruszaniu się dodatkowym pasem na wylocie skrzyżowania. On jest tutaj analogicznie, ta widoczność powinna być spełniona. Oczywiście może być też to po łuku, kiedy mamy skrzyżowanie tak na przykład na prawe skręty i wtedy na całej długości tego pasa ten warunek widoczności, ta długość L3 powinna być spełniona. Dodatkowo zostały wprowadzone wymagania przy dojeździe pojazdu do skrzyżowań i krzyżowaniu dróg dla pieszych i dróg dla rowerów, to jest po prawej stronie ten rysunek, czyli te wymagania też powinny być zapewnione. Oczywiście ta sytuacja ma większe lub mniejsze znaczenie, kiedy mamy przejazd na wprost, kiedy mamy odgięcie tych dróg dla na przykład dla rowerów przed skrzyżowaniem. I po lewej stronie w formie tylko i wyłącznie pisanej są wymagania dla skrzyżowań dróg równorzędnych w strefach ruchu spokojnego, które zostały wprowadzone te odległości już tutaj jako wartości stałe w zależności od prędkości dopuszczalnej, czy mniejsza, czy jest to równa, czy większa, to te wartości się zmieniają. Jeżeli chodzi o dodatkowe elementy wytycznych, to tych zmian jest dość sporo, tutaj akurat nie ma czasu na to, żeby o nich mówić, bo one są bardzo szczegółowe, wymagałyby dużo dłuższej prezentacji. Natomiast pojawiły się nowe nomogramy, uwarunkowania do wyboru dodatkowych, dostosowania dodatkowych pasów ruchu do skrętu w lewo. Jak tutaj widać, po lewej stronie jest procedura pokazana, w jaki sposób ją prowadzić, w zależności od tego, czy jest to droga miejska, czy ulica, czy droga zamiejska, no to wtedy skorzystamy z odpowiedniego nomogramu. Po prawej stronie akurat jest pokazany diagram dla ulicy. Także no, zostały to przeliczone te wartości, tak jak Państwo wiecie, wytyczne, pan naczelnik już mówi, 20 lat temu prawie powstały, później powstały wytyczne metody obliczania przepustowości, no i uwzględniając tą wiedzę też i też z kolejnych lat wiedzę, zostały tutaj wprowadzone te nowe nomogramy, czyli są nowe, nie tyle wymagania, co pewne uwarunkowania do dostosowania dodatkowych pasów do skrętu w lewo. To samo dotyczy celowości stosowania pasów do skrętu w prawo, też się pojawiły nowe nomogramy. Tutaj nie ma, myślę, że dla projektantów nie będzie to trudne do stosowania, tutaj też szczegółowo nie będę omawiał, tylko chciałem zasygnalizować, że takie zmiany wystąpiły. Zmienił się nieznacznie sposób wyliczania długości dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w lewo i w prawo. Jeżeli chodzi o ten skręt, no to w zasadzie podane są teraz modele obliczeniowe, z tych modeli obliczeniowych można wyliczyć sobie, jakie są odcinki zwalniania, są te uwarunkowania wszystkie podane, tutaj specjalnie nie podawałem wzorów, żeby ich też nie omawiać, no to też czasu nie ma. Tak jak to Państwo widzicie, pojawia się taki odcinek tutaj długości 6 metrów, on też powinien być uwzględniany w odcinku redukcji prędkości, ten odcinek LR, który tutaj jest, to jest odcinek redukcji prędkości, no i on się składa właśnie z odcinka zmiany pasa i odcinka zwalniania, no i te 6 metrów zakładają, że to jest pojazd, który dojeżdża do kolejki w odcinku akumulacji, dlatego ta wartość się pojawiła tutaj.
Nastąpiły te zmiany nieznaczne w konstrukcji wysp kanalizujących po to, żeby zwiększyć odgięcie toru jazdy przy dojeździe do wlotu podporządkowanego, żeby nie był taki płynny ten przejazd z wyższymi prędkościami, dlatego nieznacznie zostały tutaj przy te konstrukcje wysp kanalizujących dla dróg zamiejskich zmienione. Jeżeli chodzi o skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, to tutaj jest dość istotna zmiana, dlatego że pojawiły się informacje, w jaki sposób wiązać projektowanie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, geometrii ze sterowaniem, i takie uwarunkowania tutaj zostały już opisane, coś czego nie było, to uszczegółowione i ujednolicone z obowiązującymi przepisami, także te wymagania związane z projektowaniem skrzyżowań z sygnalizacją świetlną są tutaj zawarte. I jeżeli chodzi o skrzyżowania z wyspą centralną, no to pojawił się nomogram do wyznaczania nie tylko z wyspą centralną, ale też skrzyżowań z powierzchniami, z wewnętrznymi powierzchniami akumulacyjnymi, pojawił się nomogram do wyznaczania tej wielkości, tej średnicy wyspy, czyli przestrzeni, jaka jest nam potrzebna do tego, żeby mogły się akumulować pojazdy wewnątrz, na wewnętrznych powierzchniach, bo to jest po lewej stronie pokazane, w taki dość prosty sposób można z niego skorzystać, a po prawej stronie skrzyżowania o przesuniętych wlotach, w których w zasadzie jest zmiana, jaka się pojawiła, to są odległości między wlotami skrzyżowań. To zostało tutaj skorygowane, te wartości. Suma tych wszystkich, to tutaj przedstawiłem, w zasadzie pokazuje nam też te typowe, standardowe skrzyżowania, jakie powinniśmy stosować. Oczywiście mogą być jakieś zmiany, ale już muszą one spełniać wymagania funkcjonalno-użytkowe opisane w części pierwszej. I na koniec chciałem pokazać jeszcze tylko przykładowe rozwiązania skrzyżowania, w zasadzie nie omawiać wszystkich, tylko jeden rysunek, jak to wygląda, w jaki sposób, jak z niego korzystać. Natomiast te przykładowe, w sumie jest zawarte 8 kart. Na tych kartach są pokazane, tak jak tutaj widać, skrzyżowania zwykłe i skrzyżowania skanalizowane. Są to skrzyżowania dróg zarówno zamiejskich, jak i ulic, z różnymi typami z konstrukcjami wysp, zarówno są to wyspy równoległe, wyspy azylu, z wyspami typu mała kropla, duża kropla, wyspa trójkątna, no i też z różnym sposobem sterowania, czyli sterowanie za pomocą znaków drogowych, sterowanie za pomocą sygnalizacji świetlnej i jeszcze dodatkowo część rysunków przedstawia dodatkowe pasy do skrętu w lewo, do skrętu w prawo, jak i też jest częściowo są one z przystankami, z zatokami autobusowymi prezentowane. Jeżeli chodzi o przykładowe rozwiązanie, to skrzyżowanie czterowlotowe właśnie z sygnalizacją świetną. Na każdym z tych rysunków w tym katalogu przedstawione są w ten sposób podstawowe wymiary, czyli promienie skrętu w prawo, szerokości pasów, skosy są opisane również, jak i też promienie wyokrągleń krawędzi jezdni. Pokazana jest tabela zbiorcza, w tej tabeli zbiorczej jest napisane, co to jest za skrzyżowanie, co ono obejmuje, gdzie może być stosowane, to jest zalecane zastosowanie, dlatego że oczywiście jakbyśmy popatrzyli jeszcze w możliwości stosowania, to możemy je stosować też gdzie indziej, ale to jest zalecane stosowanie. No i parametry, jakie przyjmuje się do projektowania jako standardowe do projektowania tego skrzyżowania, czyli jest zakres standardowych wartości podanej, szerokości pasa ruchu. No i tutaj jest napisane, że tak w tym przypadku zależy to od klasy drogi, no i źródło opisu, czyli ktoś jak będzie chciał projektować, to łatwiej mu będzie znaleźć tą wartość, gdzie jej szukać. To samo dotyczy promieniów, skrętów, skosu, krawędzi jezdni. Oczywiście tutaj wszystkie parametry nie są opisane, bo nie jest to możliwe. Ktoś to projektuje skrzyżowanie, czyli dodatkowe pasy w lewo czy w prawo, no to już musi tutaj skorzystać z tych danych, które Państwo znajdziecie, szczegółowe informacje wytycznych projektowania skrzyżowań. Akurat to będzie dotyczyło właśnie tej drugiej części. Także ja dziękuję już bardzo za uwagę. Z mojej strony to tyle. Dziękuję. I wprowadzenie nas do tematyki właśnie skrzyżowań drogowych i też przy tej tematyce nadal zostaniemy. O kolejną prelekcję poprosimy pana doktora Krzysztofa Ostrowskiego. Nadal będziemy w Krakowie. Już jest pan Krzysztof z nami i tutaj będziemy mówić o skrzyżowaniach zwykłych i skanalizowanych. Panie Krzysztofie, słyszymy się i proszę włączyć kamerę i mikrofon.
Panie Krzysztofie? Teraz fantastycznie. Widzimy się i słyszymy. W takim razie ja znikam i odpalam prezentację. Dobrze, dziękuję bardzo. Już moment. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Krzysztof Ostrowski, podobnie pan profesor Kieć. Pracuję na Politechnice Krakowskiej. Chciałbym Państwu przedstawić dalszą część wytycznych projektowania skrzyżowań drogowych, część trzecią dotyczącą rond. Wytyczne te wchodzą w skład większej części wytycznych dotyczących skrzyżowań drogowych, o których mówił przed chwileczką kolega. Zespół autorski był już przedstawiony, natomiast jeżeli chodzi o ronda, to tutaj kierownikiem prac był pan profesor Marian Tracz, myślę, że wszystkim znany. No i pozostali koledzy, którzy tutaj są wyboldowani, również uczestniczyli w opracowywaniu tych wytycznych. Same wytyczne, tak jak i każde z opracowań, posiadają spis treści. I tutaj pewne punkty możemy odnotować. Pierwszy to punkt dotyczy podstawowych zasad projektowania rond. I tutaj kilka z wybranych punktów Państwu przedstawię. Drugi punkt dotyczy mini rond. Trzeci punkt dotyczy rond jednopasowych oraz rond turbinowych. Te ostatnie ronda to właśnie są te ronda, na które wszyscy oczekują, do których brakowało nam jakichkolwiek wytycznych, jakichkolwiek wskazań projektowych. Tutaj one się już pojawiają i są, wydaje nam się, wystarczającym zakresie rozszerzone. Obszar skrzyżowania, podobnie jak w przypadku skrzyżowań zwykłych skanalizowanych, tutaj również jest on zdefiniowany. Definicja obszaru skrzyżowania jest w zasadzie podobna do tych wcześniejszych wytycznych, natomiast tutaj należy zaznaczyć, że w obszar skrzyżowania wchodzą również pozostałe inne elementy związane bezpośrednio z rondami. Są to kontrałuki oraz w przypadku rond turbinowych pojawiają się również dodatkowe pasy na wlotach skrzyżowań, czyli w skład obszaru skrzyżowania będą również wchodzić odcinki akumulacji, zwalniania oraz przyspieszania. Do obszaru skrzyżowania możemy również zaliczyć tego typu rozwiązania przeznaczone dla ponadnormatywnych pojazdów, o których informacje również znajdą Państwo w wytycznych. Do obszaru możemy również zaliczyć wydzielone pasy dodatkowe dla relacji skrętów w prawo oraz bypassy. Wprowadzono pewien podział na typy rond. Tutaj delikatnie uległo to zmianie w stosunku do starych wytycznych. Wprowadzono mini ronda, ronda jednopasowe, no i ronda turbinowe. Dodatkowo pojawia się tutaj informacja o rondach dwupasowych, które tutaj widzimy. Natomiast wyraźnie jest to zapisane na początku wytycznych, że już rond dwupasowych nie projektujemy. Natomiast wskazane są zalecenia, w jaki sposób te ronda dwupasowe możemy przekształcać po to, żeby były to rozwiązania bezpieczne. W przypadku mini rond, tutaj podany jest zakres średnicy rond, on nie zmienił się w stosunku do starych wytycznych, natomiast w samych wytycznych pojawiły się pewne uzupełnienia. Ronda jednopasowe, zakres średnic uległ delikatnie zmianie, a mianowicie zwiększyły się zakres tych większych średnic i ronda jednopasowe podzielone zostały na ronda miejskie, podmiejskie oraz zamiejskie. Ronda turbinowe, tutaj wprowadzono zakres średnic, natomiast trzeba o tym pamiętać, że ten zakres średnic dotyczy rond przed przekształceniami, czyli zakres średnic przed przekształceniem. Ronda jednopasowe i ronda turbinowe w zasadzie stosujemy na podobnych klasach technicznych dróg, natomiast należy zwrócić uwagę, że ronda turbinowe zalecamy przy stosowaniu przy niewielkim ruchu pieszym i rowerowym. Momencik. Dobrze. Chciałbym teraz przedstawić Państwu pewne zagadnienia dotyczące, rozwinąć troszkę prędkość przy dojeździe do ronda. Powstało takie pojęcie i tutaj do projektowania ronda wykorzystuje się prędkość w obszarze skrzyżowania, czyli podobnie jak przy poprzednich wytycznych. I prędkość w przypadku rond, czyli prędkość w obszarze skrzyżowania nie może przekraczać 50 km na godzinę, niezależnie od lokalizacji tego ronda i prędkości do projektowania drogi. A w przypadku mini rond jest to prędkość 40 km na godzinę. Jeżeli występują duże dysproporcje pomiędzy prędkością do projektowania drogi, a prędkością
Na rondzie wówczas należy stosować środki redukujące tą prędkość, między innymi kontrałuki. W nowych wytycznych podtrzymujemy również nasze stanowisko, czyli zalecamy, w zasadzie nakazujemy projektować oś wlotu na rondo, zalecamy naprowadzać oś wlotu na rondo na wyspę środkową, tak aby uzyskać pewne wygięcie toru przejazdu celem redukcji prędkości. Nie zalecamy projektowania osi wlotu bez wygięcia toru jazdy, czy tak zwaną styczną, ze względu na bezpieczeństwo, ze względu na potrzeby bezpieczeństwa ruchu drogowego. W nowych wytycznych znalazły się dodatkowe informacje na temat widoczności na rondzie, zostało to rozszerzone i tutaj dodatkowo tą widoczność możemy sprawdzać przy zbliżaniu się pojazdu do ronda po krzywoliniowym odcinku drogi podporządkowanej. I tutaj od razu powiem, jest to zapisane jak dla skrzyżowań skanalizowanych i zwykłych, natomiast dodatkowo pojawiają się tutaj po lewej stronie wlotu na rondo, czyli mamy pojazd A na wlocie ronda, no i sprawdzamy widoczność w odniesieniu do pojazdu znajdującego się na wlocie ronda oraz pojeździe znajdującego się na jezdni ronda. Po prawej stronie wlotu na rondo, czyli tak tutaj widzimy na tym rysuneczku, mamy pokazane przejście dla pieszych i pieszego, który tutaj widzimy. I w przypadku poruszania się pojazdu po jezdni ronda chodzi o to, aby zauważyć, żeby z pewnej odległości widoczności na zatrzymanie dostrzec pojazd poprzedzający na jezdni ronda. Do tego stosować możemy tego, tutaj możemy tą widoczność odczytywać z tego wykresu. Chciałbym teraz przejść do przedstawienia poszczególnych rodzajów rond. Na początek mini ronda. Po lewej stronie mają Państwo przedstawione podstawowe parametry tego ronda. Dodatkowo w wytycznych opisane zostały pewne dodatkowe elementy odnoszące się między innymi do przejezdnej wyspy środkowej. Zwrócono tutaj uwagę na to, aby ta przejezdna wyspa środkowa na przykład kolorystycznie była zróżnicowana w odniesieniu do jezdni ronda, aby poprawić dostrzegalność tego typu rozwiązań, z czym mamy obecnie problemy. Przedstawiane zostały różne przypadki sprawdzenia przejezdności tego typu rond i dodatkowo dodane zostały również takie rysuneczki, na których widzimy naprowadzenie wlotów ronda pod różnymi kątami i podane zostały zalecenia, w jaki sposób radzić sobie z tego typu miejscami poszerzeń. Dodatkowo na kartach dotyczących rozdziału mini rond możecie Państwo znaleźć przykłady naprowadzania i przekształcania wlotów rond przy niekorzystnym kącie krzyżowania się ulic. Zalecamy, aby te kąty były zawsze zbliżone do kąta prostego. Dodatkowo przedstawione zostały również rozwiązania przeznaczone do ruchu rowerów przez mini rondo, czyli w jaki sposób kończyć, czy rozpoczynać pas rowerowy. Kolejna grupa rond to ronda jednopasowe. Te ronda podzielono na trzy grupy. Na ronda miejskie, na ronda podmiejskie oraz ronda zamiejskie. Ronda te różnią się średnicą przede wszystkim i tutaj ronda miejskie są to ronda o najmniejszej zakresie średnic, podmiejskie i zamiejskie, dla których mamy największe zakresy średnic. W tablicy podane zostały parametry projektowe, możecie je Państwo znaleźć w wytycznych. Dodatkowo podane zostały zalecenia co do stosowania wysp na wlotach i tutaj w przypadku rond miejskich, gdzie mamy wzmożony ruch pieszy i rowerowy, zalecamy stosowanie wysp równoległych. W przypadku rond podmiejskich, gdzie ten ruch pieszo-rowerowy może być bardziej zróżnicowany, można stosować dwa typy wysp. I dla rond zamiejskich wskazaliśmy, że powinny być to wyspy trójkątne, wydłużone. Przekrój przez jezdnię ronda w zasadzie nie zmienia się od tego, który był kiedyś. Podałem tutaj, przedstawione są dwa takie typowe rozwiązania. Czyli ten, który mamy tutaj na górze i ten drugi z wyprofilowanym pierścieniem. Podane zostały parametry dokładnie tego wyprofilowanego pierścienia do zastosowania po to, aby te rozwiązania były bezpieczne. Nie zalecamy, wykluczamy rozwiązania ze stosowaniem, rozwiązania, w których znajdują się tutaj murki, wszelkiego rodzaju utwardzone przeszkody, które mogą stanowić element zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego. Zalecamy, aby wyspy, zagospodarowanie wysp było estetyczne, żeby znajdowały się tam kwiaty, krzewy ozdobne, natomiast nie zalecamy stosowania kopców ziemnych z niską zielenią, trawą, ze względu na to, że są problemy z dostrzegalnością tego typu rozwiązań. Wykres dotyczący doboru łącznej szerokości pasa ruchu pierścienia pozostał, natomiast został on
poszerzony o dodatkowy zakres średnic, który tutaj Państwo widzicie, i powyżej w zasadzie średnicy zewnętrznej ronda 46 metrów. Ta szerokość łączna pierścienia i pasa ruchu na jezdni ronda jest stała, wynosi 6 metrów. Kształtowanie wlotu i wylotu ronda, podobnie jak wcześniej. Dodatkowo pojawił się również rysunek dotyczący kontrałuków, czyli podane zostały wartości promieni, promieni przy dojeździe i przy samym rondzie, tych trzech promieni, które tutaj Państwo widzicie. Wartości te promieni odnoszą się do sytuacji, kiedy mamy przechyłkę jak na prostej. Podany został również przykład, jaki możemy zastosować na ronda w jakiejś trudnej sytuacji, kiedy mamy problemy z przejezdnością, a nie możemy tej powierzchni tutaj już bardziej poszerzać. Możemy również wtedy wykorzystać część wyspy środkowej do przeprowadzenia pojazdu miarodajnego. Bypass dla relacji w prawo. Tutaj w zakresie samego bypassa zostały zaktualizowane wartości długości odcinka przyspieszania w odniesieniu do prędkości do projektowania w obszarze skrzyżowania. Kolejna grupa rond to ronda turbinowe. Rondo turbinowe, jego pewne elementy składowe podane są na tym rysunku, znajdują się również w wytycznych. No wiadomo, cechą charakterystyczną jest ta wyspa w środku, która przyjmuje różny kształt w zależności od tego, jakie mamy pasy wydzielone na wlotach ronda i w jaki sposób to projektujemy. Należy tutaj zaznaczyć, że promujemy rozwiązania z separatorami, czyli chcemy, aby te separatory pojawiły się na jezdni ronda oraz na strefach wlotowych. W przypadku prowadzenia ruchu pieszego, to tutaj jest to odgórne zalecenie, tego typu rozwiązania powinny być stosowane przy niewielkim ruchu pieszym i rowerowym, ale jeżeli ten ruch pieszy pojawia się, to dopuszczamy w ten sposób prowadzenie ruchu pieszego przy jednopasowym wlocie i wyrocie, natomiast w przypadku przekroju 2x2 zalecamy stosowanie przesunięć przejścia dla pieszych przejazdu rowerowego, oczywiście w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestników ruchu, którzy przechodzą przez szerokie przekroje. Typy rond turbinowych zostały wskazane. Jest to rondo podstawowe, jajowe, kolanowe, trójwlotowe, kolanowe, rozciągnięte. Jaki typ zastosować? Od tego zależy przekrój drogi dochodzący do ronda, jak również natężenie ruchu dominujące na wlotach ronda. Podane zostały pewne zalecenia co do samego kształtowania rond turbinowych, typu podstawowego, kolanowego, w jaki sposób zabrać się za skonstruowanie samego ronda. Również w przypadku, również oddzielnym zaleceniem jest kształtowanie geometryczne ronda turbinowego typu kolanowego. Troszkę inaczej się to tworzy poprzez zastosowanie dwóch okręgów. Podane zostały również tabele i zestaw podstawowych układów pasów ruchu na wlotach i jezdni ronda turbinowego. Jak widać tutaj z tablicy, zalecamy do stosowania jednopasowe wloty z jednym pasem na włączającym się do ruchu oraz wloty z dwoma pasami na jezdni ronda. Podobnie jeden pas i dwa pasy ruchu. W strefach wylotowych możemy również obserwować tego typu rozwiązania z jednym i z dwoma pasami ruchowymi. Jeżeli chodzi o trzy pasy ruchu, gdybyśmy chcieli zastosować, no to jeżeli nie mamy ruchu pieszego, możemy takie rozwiązanie wprowadzić. Natomiast powinniśmy w strefie tutaj już przy jezdni ronda w jakiś sposób oddzielić ten trzeci pas ruchu. Najczęściej jest to bypass. Możemy wprowadzić separator ruchu. Zalecana przez nas rozwiązanie preferowane to wprowadzenie wyspy oddzielającej ten bypass od jezdni ronda. Separatory na rondach turbinowych. Tutaj na przekroju widzimy wprowadzony separator. Jego szerokość to jest 60 cm. W skład tej szerokości wchodzi element trwale związany z nawierzchnią. Separator trapezowy o szerokości 25 cm obmalowany z jednej strony i z drugiej strony linią oznakowaniem poziomym. W zależności od położenia możemy na tym oznakowaniu poziomym również sytuować kocie oczka. Kolorystyka tego typu rozwiązania powinna być kontrastująca z nawierzchnią jezdni, tak aby ten element był dostrzegalny dla wszystkich uczestników ruchu. W celu poprawy dostrzegalności zaproponowaliśmy takie rozwiązania naprowadzające, którego to elementy są przejezdne dla pojazdów ciężarowych. Widzimy, że separatory możemy również wprowadzać na wlotach rond i również na wylotach, to już w zależności od sytuacji, jaka występuje lokalnie. Tego typu elementy naprowadzające, ich długość może być dostosowana do potrzeb przejezdności pojazdu miarodajnego.
Pojawiło się również w wytycznych nowe rozwiązanie, które zaproponowaliśmy. Nazwaliśmy to rozwiązanie rondo turbinowe typu Huntla w poziomie rozrządu, które zalecane jest do stosowania na węzłach typu Karo. Jest to połączenie dwóch blisko położonych ze sobą rond turbinowych. Na końcu wytycznych znajdą Państwo również zalecenia co do sposobu przekształcania rond dwupasowych na ronda turbinowe. W przypadku, kiedy mamy rondo dwupasowe na drogach o przekroju 1x2 z poszerzonymi wlotami do dwóch pasów ruchu, wówczas możemy zastosować przekształcenie do ronda typu tornado, to co widzimy po lewej stronie. Gdy skrzyżowanie dróg, rondo dwupasowe znajduje się na przekroju dróg 2x2, tak jak tutaj widzimy, możemy wówczas przekształcić rondo dwupasowe na rondo typu turbinowego. Jak widzimy w obu tych przykładach, w zasadzie zmianie ulega oznakowanie poziome. W tym przypadku zalecamy, aby te elementy, które są charakterystyczne dla ronda turbinowego, aby wybrukowywać oczywiście w kolorystyce kontrastującej z nawierzchnią, tak aby poprawić dostrzegalność takiego rozwiązania. Na końcu wytycznych znajdą Państwo również katalog. Znajduje się tam kilka przykładów rozwiązań różnych rond. Tutaj przedstawiłem zaledwie trzy. Mamy mini rondo, mamy rondo jednopasowe podmiejskie i rondo turbinowe typu jajowego. W każdym z przypadków, jeżeli chodzi o katalog, mają Państwo podaną tablicę, mają Państwo podane parametry, które znajdują się na rysunku, mamy podany zakres wartości, który możemy stosować w odniesieniu do tych parametrów oraz źródło, czyli gdzie możemy znaleźć informacje na temat zakresu tych wartości. Także dziękuję Państwu za uwagę. I pozdrawiam z Krakowa. Panie Krzysztofie, za tą prezentację i za pozdrowienia z Krakowa. Mamy uczestników, którzy łączą się z nami z całej Polski, także na pewno te pozdrowienia będą tutaj mile odebrane. I teraz chcielibyśmy przenieść się z Krakowa, z południa na północ. Przenosimy się do Gdańska, na Politechnikę Gdańską, do pana doktora Marcina Budzyńskiego, którego już tutaj wywołuję. I pan Marcin Budzyński wprowadzi nas w kolejny element wytycznych. Tym razem to będą wytyczne projektowania węzłów drogowych. I teraz skupimy się na wymaganiach podstawowych, a także pan Marcin Budzyński powie nam o wyposażeniu technicznym, czyli przejdziemy przez część pierwszą i część trzecią. Panie Marcinie, czy się słyszymy? Proszę o włączenie kamery, mikrofonu. Panie Marcinie? Ikony na dole pana okna proszę zmienić na zielone. Panie Marcinie, czy się słyszymy? Nie słyszymy się. Nie widzę, żeby pan Marcin się z nami łączył. W takim razie, żeby też tutaj nie tracić czasu, jeżeli Państwo pozwolą, zrobimy lekką zmianę i modyfikację naszej agendy. Poproszę pana profesora Gacę, jeżeli jest z nami, o włączenie mikrofonu i kamery, czyli przejdziemy najpierw część drugą, elementy węzłów, a później spróbujemy wrócić do Gdańska, czyli pozostajemy w Krakowie. Panie profesorze, czy się widzimy, słyszymy? Myślę, że tak. Dzień dobry. Widzimy się. Tak jest. Z panem profesorem się widzimy, słyszymy. W takim razie ja odpalę prezentację pana profesora. O, i przejdziemy najpierw w część drugą. Już, bo u mnie dopiero się otwiera, nie wiem, być może u państwa już jest otwarte. To zanim się otworzę, ja bym tak, no trochę trudniej nam jest rzeczywiście bez wprowadzenia powiedzieć, ale no spróbuję. Proszę Państwa, jeszcze idę do elementu węzłów. Tak jak pan Kuczaj wspomniał, rzeczywiście węzły no, były opisane w pewnej części tylko w warunkach technicznych. Były różne podręczniki, natomiast
mieliśmy też pewien kłopot przy wytycznych, bo miejmy świadomość, że infrastruktura powinna się charakteryzować też określoną jednolitością. Czyli trudno jest wprowadzić rewolucję, nawet jeśli byśmy teraz nagle zmienili typy wyjazdów, czy poszukiwali zupełnie innych rozwiązań, dlatego że te nasze węzły już projektowane według nowych zasad muszą się jednak wpisywać w infrastrukturę, która już istnieje. Dlatego no, i tutaj rzeczywiście lepsze byłoby to wprowadzenie przez pana Marcina na początku, ale powiem tak, dlatego w wielu elementach, oczywiście czerpiąc współczesną wiedzę, uściślaliśmy pewne zasady, podpowiadaliśmy, jak wybierać najlepsze rozwiązania i skierowaliśmy się trochę też w stronę trójki, bardziej zorientowane na węzły, no co brzmi autostradowe, ekspresowe, drugie ekspresowe i zamiejskie. Sunęła. Mam jeszcze trzecią wersję do próbowania uruchomienia. Jest drugi wytycznik projektowania węzłu. No to oczywiście ogólne zasady projektowania. One są tutaj jakby tylko trochę powtórzone z tej części pierwszej. Natomiast idziemy tak jak jakby no, klasycznym rozwiązaniem, czyli projektowanie łącznic jezdni zbierając od rozprowadzających. Tak jak Państwo macie podane poszczególne elementy, te, które są związane z łącznicami. Później idziemy oczywiście do tego, to co jest, proszę o przesunięcie, bo z jakimś opóźnieniem działa u mnie, to co jest, już dziękuję, to co jest podane takim klasycznym, to pojawiają się w obrębie węzłów wyjazdy i wjazdy i parametry tych węzłów. No i odcinki przeplatania. Tutaj rzeczywiście muszę powiedzieć, że w tej drugiej części ten element związany z odcinkami przeplatania został no, wyraźnie dopracowany, został wyraźnie rozszerzony. No i duża część, znaczy większa uwaga w sensie doboru kryteriów, określenia sposobu wyborów typów skrzyżowań. To są skrzyżowania z pewną specyfiką skrzyżowań w obszarze węzła. Dlatego, że oczywiście w znacznej części odwołujemy się do ustaleń dotyczących skrzyżowań zapisanych w wytycznych do projektowania skrzyżowań. Niemniej jednak tutaj wprowadzaliśmy te elementy pewnej specyfiki. Bardzo proszę o przesunięcie slajdu. I proszę Państwa, to mamy. No i pierwszy z elementów, takie przypomnienie może i książkowe, niemniej jednak z uwagi na to, żeby właśnie zwracając uwagę na tą jednorodność pewnych warunków ruchu, jednorodność w ciągu drogi ekspresowej, autostrady, w ciągu tych dróg, gdzie pojawiają się węzły drogowe, no podaliśmy pewne zasady, zwróciliśmy uwagę na konieczność stosowania takiej zasady bilansowania liczby pasów ruchu. Bardzo proszę o następny slajd. I następny slajd to jest, proszę Państwa, poświęcony, to przeskoczyliśmy, ale to nic, to już przejdę do tego, który Państwo teraz macie, bo widzę, że dwa przekroczyły. Powiem tak, wcześniejszy, który mignął, tylko krótko, dam jedną uwagę. Do tej pory w wytycznych i w różnych, w podręcznikach nawet dosyć mało uwagi poświęcano na sposób wysokościowego kształtowania jezdni głównych w obrębie węzła. Nie powiem, że to było dzieło przypadku, no ale jak gdyby myśmy rozszerzyli te zasady, podaliśmy uwarunkowania czy sprawności ruchu, uwarunkowania środowiskowe, uwarunkowania kosztów, uwarunkowania utrzymania za analizą cyklu kosztów życia, podpowiadając w jaki sposób można, że tak powiem, w sensie układać jezdnie główne w obrębie węzła z wyróżnieniem, że jedna z dróg jest tą drogą nieformalnie nadrzędną, ale drogą o wyższej randze. Natomiast już później przechodząc do elementów węzłów, tak jak Państwo na tym slajdzie macie, prędkość do projektowania, oczywiście jest to ujednolicenie z tym, co było no, w ogólnych zasadach. Mamy już nie prędkość projektową, tylko prędkość do projektowania. Więc ta prędkość do projektowania dla łącznic
w stosunku do tego, co znajduje się w warunkach technicznych, uległo niewielkim zmianom, ale trochę uległo pewnym zmianom. Poza tym, co Państwo wiecie, nie tylko to, co tutaj na tej tabeli jest, ale w tej tabeli przedstawione, ale w jakim sensie nowe elementy się pojawiły. Otóż już w zaleceniach, niezależnie od danych wartości prędkości do projektowania w tej tabeli, opisaliśmy przypadki, kiedy ta prędkość może być zwiększona, a nawet zalecana byłaby, żeby ją przyjąć większą i w jakich przypadkach może ona być w stosunku do podanych tutaj wartości obniżana. Generalnie znajduje się takie zalecenie, żeby ukierunkowywać prędkość projektową łącznicy na to, łącznica wjazdowa na zjeździe, bo tu jest ta różnica prędkości pomiędzy prędkością na przykład na jezdni głównej i na łącznicy, a wjazdowa łącznica jest na autostradę. Czyli mówiąc inaczej, tu jest większa uwaga zwrócona na tą ciągłość też, czyli jak gdyby na unikanie zbyt dużych skoków prędkości. Bardzo proszę, bo mnie się nie udaje, o przesunięcie następnego slajdu. Proszę Państwa, i jeśli chodzi o następny element, no to bym mógł szybko skomentować. W przypadku przekroju poprzecznego łącznic, proszę Państwa, nie ma tutaj zmian w stosunku do tych elementów, które były do tej pory. To też jest skutek tego, o czym Państwu powiedziałem, skutek tego, że my przecież mamy część infrastruktury wybudowanej, która się sprawdziła, a tam, gdzie rejestrujemy jakieś błędy, oczywiście tam tylko korygujemy. Natomiast jeden, no do pewnego stopnia może niewielki nowy element, to jest to, co Państwo na dole macie tutaj wyróżnione czerwonym takim spytajnikiem, czyli poszerzenie, jak spróbuję włączyć sobie czynnik, jakiś element do oznakowania, mogę zepsuć. Proszę Państwa, analiza, czy w ogóle jest konieczne poszerzanie jezdni łącznicy jednopasowej, skoro łącznica jednopasowa już ze swojej definicji ma tą umocnioną część 6 metrów. I w obrębie 6 metrów każdy pojazd, korytarz każdego pojazdu mieści się. I tutaj muszę przyznać, że to jest jeszcze taki element, który no, czekamy na wynik dyskusji, ale chcemy zawrzeć, od razu ten zapis był, ale go usunęliśmy, natomiast możemy go z powrotem wprowadzić, podać przypadki, w których możemy nie stosować poszerzeń łącznicy jednopasowej, na przykład łącznicy pętlowej, która jest krótka, gdzie prawdopodobieństwo zatrzymania pojazdu to jest od natężenia, czyli poziom ryzyka pewnego, wielkość natężenia ruchu, bo po co nam jest poszerzenie na łącznicy jednopasowej, krótkiej łącznicy pętlowej. Pojazdy, jeszcze raz mówię, w obrębie 6 metrów każdy pojazd się zmieści, natomiast oczywiście sytuacja awaryjna, możliwość ominięcia pojazdu, a więc widzimy to oszacowanie ryzyka takiego i wtedy decyzja, czy stosować, czy nie stosować poszerzenia, no bo to mamy problem rzeczywiście kosztów, natomiast oczywiście poszerzenia pozostają w podobny sposób wymiarowane jak poprzednio w odróżnieniu do pozostałych łącznic. No i zmieniliśmy trochę kryteria, jeśli chodzi o stosowanie łącznicy P4. Uważam, że taka łączna P4 będzie tylko wtedy, jeśli ona sygnalizuje jednoznacznie, taki odcinek jest dwukierunkowej. I tam została wprowadzona minimalna wartość, przy jakiej długości minimalnej tej łącznicy można to robić. Bardzo proszę następne o przełączenie. Się nie przełącza, mam nadzieję, że pani Ola mi pomoże. Proszę o przełączenie. I później mamy, jeśli chodzi o kolejny element, no to mamy elementy planu sytuacyjnego. Tutaj oczywiście one są determinowane przez minimalne parametry, determinowane są przez prędkość do projektowania. No i w tym zakresie to, co się nie zmieniło, ale to, co tutaj zostało włączone, no to mamy element jakby powiązania, bo tak powinno być z uwagi na kryteria powiązania tych parametrów z zaleceniami, które się pojawiają w przypadku odcinków. No i pojawiły się dodatkowe zalecenia. Pojawiły się dodatkowe zalecenia w postaci jakiej? No, rekomendacji dotyczących pewnych minimalnych. Ja przyznaję, że ja straciłem kontrolę obrazu, ale bardzo proszę o przełączenie kolejnego slajdu. Nie wiem, czy kłopoty techniczne
ten sam obraz, który ja mam też. O właśnie, mamy ten sam obraz. Proszę Państwa, w przekroju podłużnym no, dopuściliśmy maksymalne pochylenie do 7%, podobnie jak poprzednio różnicujemy to pochylenie od tego, czy jest na wzniesieniu, na spadku. No, sama idea tego różnicowania, myślę, dla Państwa jest jasna. Ona się bierze z możliwości zwiększania prędkości, czyli przyspieszania, opóźniania i stąd takie zróżnicowanie maksymalnie 7%, bo mówiliśmy o tych trudniejszych warunkach, mówiliśmy na przykład o warunkach miejskich, dotyczy to oczywiście niskich prędkości. Bardzo proszę następny slajd. I proszę Państwa, jeśli chodzi o następny slajd, mam nadzieję, że się teraz przełączy, to proszę Państwa, tutaj przechodzimy do wyjazdów z jezdni głównej. Wprowadziliśmy pewne modelowe rozwiązania, takie typowe. Dlaczego wprowadziliśmy jako wyjazd, mimo że on jest zaznaczony Z, ale nie może być Z, żeby no, symbol nie zjazd, to jest wyjazd. Wyjazd typu od 1 do 9. Dlatego, że to na następnym slajdzie pokażę część, określiliśmy kryteria stosowania poszczególnych typów wyjazdów. Kryteria powiązane głównie z typem przekroju poprzecznego łącznicy, na którym następuje wyjazd i z natężeniem ruchu. Natomiast sama geometria, wymiarowanie geometrii wyjazdów, standardowo są to wyjazdy z pasami równoległymi. Wyjątkowo dopuściliśmy, opisując kryteria, to jest ten wyjazd 9 jako w postaci wyjazd w postaci klina wyjazdowego. Nie różni się to, co było do tej pory, czyli długości klinów wyjazdowych, funkcji prędkości i długości odcinków zwalniania. Inne tylko są parametry do modelu. Natomiast idea, żeby odcinek zwalniania pozostał jak różnica prędkości od 3/4 prędkości na skrajnym pasie do prędkości na początku łącznicy, czyli w łuku łącznicy, a więc odcinek krzywej przejściowej wchodzi do odcinka zwalniania. No i zostawiliśmy również parametr taki, ja go nazywam pewnie decyzyjny, czyli odcinek równoległego przebiegu pasa wyłączenia z jezdnią główną. A więc samodzielnie doszedł ten pas klinowy z pewnymi określonymi parametrami wyłączenia. To, co się różni, to różnią się, tak jak mówię, parametry do określenia długości tych odcinków. I tutaj znowu nie ma rewolucji, dlatego że, jak powiedziałem, mamy już wiele wybudowanych odcinków. Bardzo proszę, może następny slajd, to tam jeszcze ja powiem o przełączenie. To oczywiście to musi przystawać, bo my musimy jednorodność pewną zachować, jeśli w ciągu istniejących i tych elementów nowych węzłów projektowania. Natomiast to, co będzie może trudne do zastosowania, zaproponowaliśmy, żeby jednak pasy wyłączenia wymiarować ich szerokość równą szerokości przylegającego pasa ruchu jezdni głównej. Nie standardowo, że to ma być 3,5 czy 3, tylko w nawiązaniu do szerokości pasa przy jezdni głównej, to jest taki jeden z elementów. Oczywiście długości klinów, jak powiedziałem, one są uzależnione też od prędkości. No i w odcinku zwalniania przyjęliśmy tak jakby dwa standardy, że jeśli chodzi o drogi autostrady, drogi ekspresowe, długość odcinka byłaby obliczana przy opóźnieniu nie więcej niż 1,5 metra na sekundę kwadrat, natomiast rozumiejąc utrudnienia i warunki właśnie miejskie, podmiejskie, w przypadku dróg pozostałych klas, bo założyliśmy, że jednak problem węzłów to jest też, proszę Państwa, problem przepustowości. To nie jest tylko kwestia sieci i kształtowania, że zgodnie z warunkami technicznymi, bo z kształtowaniem sieci, co jest logiczne, na przecięciu drogi ekspresowej, drogi klasy GP i innej, musi się pojawić węzeł, odpowiednio czy WA czy WB. Natomiast węzeł to jest też problem przepustowości, często w warunkach miejskich. No i stąd też jeśli tak, to tam dopuszczamy właśnie trochę mniej rygorystyczne parametry, w tym tak jak tutaj na przykład do odcinku zwalniania pojawiłby się wartość opóźnienia i to, co myślę, doktor Budzyński pewnie by powiedział w części ogólnej, mam nadzieję, że do tego wróci. Oczywiście my jesteśmy realistami i zakładamy dopuszczenie, możliwość obniżania prędkości do projektowania jezdni głównej w obrębie węzła. Ale znowu dotyczyłoby to tych trudnych warunków, na przykład podmiejskich, miejskich, bo wtedy mamy inną prędkość wyjściową, inną prędkość wjazdu na łącznicy i te długości pasów oczywiście mogłyby być krótsze, ale znowu z zachowaniem pewnego minimum bezpieczeństwa, stąd też ten
odcinek otwarcia, inny jest, to jest opisane w wytycznych. Bardzo proszę następny slajd. To jest tylko już przykład taki, ja go może szybko przeskoczę, patrząc z uwagi na czas. To jest to przykład pokazania na tym następnym slajdzie. Zamieściliśmy wytyczne nomogramy do wyznaczania długości pasów właśnie wyłączania przy różnych wartościach opóźnienia. Bardzo proszę jeszcze kolejny. Nie wiem, czemu się nie zmienił, ale mam nadzieję, że u Państwa już jest. Tak, kolejny slajd, który pokazuje właśnie typowe rozwiązania wyjazdów, tak jak Państwu zapowiadałem, że zostały wytyczne powiązane z przekrojami i powiązane z analizując węzeł, powinien wykonać, żeby w ogóle zaproponować już pewne rozwiązanie, no podaliśmy tabelarycznie, przy jakich natężeniach, jakiego typu wyjazdy mogą być stosowane. To bardzo proszę o następny. Wyjazdy z łącznic jest zbierająco rozprowadzających. Ja straciłem podgląd, więc przepraszam, tak podpowiadam Pani Oli, żebyśmy byli w tym miejscu. Wyjazdy z łącznic jest zbierająco rozprowadzających. Tu krótki komentarz. One nie są wymiarowane według pewnych charakterystyk dynamicznych. One mają standardowe długości w zależności od typu wyjazdu i klasy drogi. Czyli klasy drogi, tak w obrębie węzła, czy jesteśmy węzły AS, GT, GZ, podano standardowe, no i pojawiają się typy. Proszę zwrócić uwagę, tu jest na po lewej stronie, gdzie jest wyjazd z łącznicy 1, dopuściliśmy i to jest jak najbardziej uzasadnione i właśnie w trudnych warunkach i na drogach, oczywiście później te kryteria są podane przy tym długościach, na przykład wyjazd też z lewej strony, dlatego że to jest jakby rozwidlenie, to jest tylko wyłączenie z jednopasowego przekroju łącznicy, więc nie ma problemu, żeby można to wyłączenie kształtować również po lewej stronie. Bardzo proszę następny slajd. Proszę Państwa, o wjazdach, bo chcę dać szansę koledze, ja wiem o czasie, tylko że ponieważ trzecia część, którą przedstawię Państwu, będzie prezentowana bardzo krótko, dlatego nawet jeśli pewne elementy tutaj przedłużymy, to zmieścimy się w samym czasie. Proszę Państwa, wjazdy. Wjazdy to jest jakby symetryczne odbicie wyjazdu. Oczywiście nie ma wjazdu trójkątnego. Symetryczne odbicie wyjazdów. No i na wjazdach również podobne zasada, dynamiki, przyspieszeń, typy wyjazdów, które są tutaj jako forma typowych rozwiązań proponowane. I to, co jest nowego, to jest to, co Państwo widzicie tutaj po prawej stronie na slajdzie, tak zwany W6, W7. Czy wjazd W6, W7. On jest opisany oczywiście w uściślonych warunkach, że dotyczy to, na pewno dotyczy drogi ekspresowej, nie dotyczy autostrady, dotyczy to dróg niższych klas, znowu warunki miejskie i możliwość wjazdu, kształtowania wjazdu z lewej strony, czego nie dopuszczamy w normalnym węzłach sytuowanych na drogach ekspresowych, autostradach, czyli wjazdy z lewej strony, ale na zasadzie, że nie, ten pas ruchu nie jest, że tak powiem, kasowany poprzez klin, tylko jest traktowane jako dodanie pasa ruchu w przekroju jezdni głównej. No i uściśliliśmy ten sposób redukcji, tak jak tutaj zacząłem, zmiany typu przekroju z dwupasowego w obrębie wjazdów. Bardzo proszę następny slajd. I wjazd z równoległym pojedynczym pojazdem, oczywiście podaliśmy też modele obliczeniowe do wymiarowania. Proszę kolejny zjazd, no bo już tutaj z uwagi na czas to ja nie będę tego omawiał. Jest nomogram, który pozwala określać długości odcinków przyspieszania. Ale proszę Państwa, zwróćmy uwagę na to, że niezależnie, bo możemy mieć takie układy specyficzne, w których długość odcinka przyspieszania może być krótka, obowiązuje nas i to podaliśmy też taki warunek równoległego przebiegu pasa włączania z jezdnią główną, czyli znowu nazwijmy to taki element decyzyjny. I dlatego oczywiście to jest wstępne oszacowanie, natomiast później tak czy tak, bardzo proszę następny, jest ten element jeszcze decyzyjny. Na następnym slajdzie Państwo widzicie właśnie, podaliśmy pewne rekomendacje, tak jak mówię, niezależnie od tego, że projektant jest zobowiązany do obliczeń przepustowości, do oceny warunków ruchu, ale żeby nie krążył na ślepo, jaki ma wybrać typ wjazdu, podaliśmy tutaj w tej dolnej części tabeli, macie Państwo, podaliśmy pewne graniczne wartości natężeń ruchu, które powinny nam w typowych warunkach umożliwiać osiągnięcie pewnego określonego poziomu swobody ruchu i są jak gdyby podpowiedzią,
jaki pas włączenia powinniśmy robić. To natężenie ruchu tam jest napisane, to jest suma natężenia ruchu na wjeździe i na skrajnym pasie, do którego następuje włączanie. Czyli skrajny pas jest główny i na przykład jednopasowy przy równoległym pasie włączenia. Sumujemy natężenia i bardzo szybko możemy sprawdzić, czy nasz 2.1 w ogóle jest odpowiedni, czy może musimy przeskoczyć do innego typu wjazdu, więc uważam, że to jest taki pomocny element do projektowania. Proszę o kolejny slajd. Z krótkim komentarzem. Wjazdy na łącznicy jezdni zbierające oraz prowadzące również jako rozwiązania standardowe z określonymi typowymi długościami, więc myślę, że to tylko o tym wspomnę. Podaliśmy też taki warunek, przypadek, co zrobić, jeśli w obrębie jezdni zbierającej oraz prowadzającej następują po sobie dwa kolejne wjazdy, więc to macie Państwo prawy, dolna część rysunku opisane szerzej. No i proszę bardzo, kolejny slajd. Wymagania widoczności, tak jak pan profesor Kieć też wspomniał, w przypadku równoległych pasów łączy przy skrętach w prawo na przykład były, tam jest określone wymagania, myśmy to nie te przenieśli, ale tutaj pokazali też wyraźnie i określiliśmy oczywiście wartości adekwatne do węzłów drogowych, obowiązek sprawdzania odległości widoczności na całej długości pasa włączenia. No, chodzi o to, żeby unikać i sytuacji, w których na przykład na kształtowanie pasów włączenia na łukach nie gwarantuje widoczności na włączenie. Teraz to już jest jednoznacznie rozstrzygnięte. Proszę o kolejny element, czyli kolejny slajd. Najczęstsze błędy, czyli te, które spotykamy na istniejących węzłach, to są zbyt krótkie odcinki przeplatania, no bo jakoś brakuje czy właściwej metody do szacowania długości odcinków, czy po prostu zbyt często, ja widziałem to prawie jak studenci projektują, z projektanci węzeł, dwie łącznice pośrednie, to co zostanie między nimi, to jest odcinek przeplatania, koniec. Nieważne, co rozsunąć czy nie, tylko tak się mieszczą dwie pętle, no a między nimi, co wychodzi, odcinek przeplatania. Wobec czego podaliśmy pewne modele, typy rozwiązania odcinka przeplatania z opisem i proszę następny slajd. I do tych typów przeplatania oczywiście wykluczyliśmy przeplatanie przy jezdni głównej w przypadku autostrad dróg ekspresowych, chyba że, i znowu tu idziemy w taką realistyczną stronę, mamy na przykład drogę ekspresową, ale z obniżoną prędkością, na przykład do 80 km na godzinę. Można sobie takie przypadki wyobrazić w strefach podmiejskich, w miastach. I wtedy dopuścilibyśmy odcinek przeplatania również przy jezdni ekspresowej, tej jezdni głównej drogi ekspresowej. I to szczegóły są opisane. Podobnie jak, no, nie będę tu dyskutował, projektował każdych typów przeplatania, tylko podam, że dla każdego typu przeplatania podane są wymagane minimalne długości odcinków przeplatania. Oczywiście na projektancie dalej spoczywa obowiązek co sprawdzić przepustowość tego odcinka, natomiast mogę powiedzieć tak, że jeśli zastosuję te odległości, to przepraszam dla typowych warunków, muszę sprawdzić w warunkach. Proszę nas nie zajmować, sprawdzić się odcinek przeplatania. Szkolenie, żeby nie patrzeć tutaj przykłady sytuacji, tam przyszedł teraz do pani ogłoszę slajd skrzyżowania w obszarze węzła. To mam w pamięci, a myślę, że pani Ola zaraz odnajdzie, państwo już to widzicie, bo ja mam... Przyznaję Państwu, mam olbrzymią trudność, ponieważ u mnie jest opóźnienie co najmniej 30-sekundowe w otwieraniu slajdów, nie wiem czemu. No ale korzystam z przygotowanej wcześniej prezentacji, którą pamiętam i tak trochę na pamięć. Także bardzo proszę do slajdu skrzyżowania w obszarze węzła. I tutaj, proszę Państwa, to co zrobiliśmy, jeśli chodzi o skrzyżowanie w obszarze węzła, to, proszę Państwa, staramy się powiązać ze schematami węzła pewne rekomendacje dotyczące przyjmowania typów skrzyżowań. Odpowiednio wyróżnimy trzy grupy: skrzyżowania bez sygnalizacji, skrzyżowania z sygnalizacją, ronda jednopasowe i turbinowe. No i rekomendacje, oczywiście są to ogólne rekomendacje, ale w sensie tego wyboru, pierwszego takiego wyboru przy projektowaniu węzła typu
skrzyżowania. Czyli pierwsza część i druga część to już jest też tylko, widzicie Państwo, że są w niektórych tych miejscach w tabeli zapisy, że na przykład nie stosuje się tak, żeby nie był skrzyżowany bez inwestycji, na przykład w książce, jeśli mamy kasę, w filmie są to opisy, że będą zastrzeżone sygnalizacje, zdecydowanie się drobnym wstępem, mówię, że na przykład Karol nie wolno obiektywnie kojarzenia tego skrzyżowania z drobnym blokiem. Proszę Państwa, bardzo proszę o slajdy, bo łącznice stanowiące wloty w skrzyżowaniu węzłach, czyli bardzo proszę o kolejny slajd, o przesunięcie, jeszcze jeden. Proszę Państwa, zrobiliśmy jedną rzecz, ponieważ widzieliśmy też wiele, jeszcze kolejny bardzo proszę, widzieliśmy wiele błędów w rozwiązaniach na połączeniu łącznic ze skrzyżowaniami. Błędy polegające głównie na bardzo długich kolejkach wykraczających pasy wyłączeń. I dlatego w wytycznym zamieściliśmy już szczegółowe wymagania dotyczące i odcinka zwalniania, proszę o kolejny slajd, odcinka zwalniania przed właśnie odcinkiem akumulacji i podane wymiarowanie tego odcinka tak, aby zagwarantować, czy jakby zapewnić, uniknąć ryzyka wykraczania odcinka tego kolejek na odcinki pasów wyłączeń. Podano oczywiście w tablicy wartości, kiedy to się uda, przy jakich warunkach to może być spełnione. I proszę Państwa, ta druga część kończy się 15 schematami węzłów, 15, czyli jakby takimi typowymi rozwiązaniami węzłów, z podanymi, tak jak koledzy poprzednio zrobili, bośmy ujednolicili oczywiście ten schemat, z podanymi rekomendowanymi parametrami, z podanymi miejscami, odwołaniami dotyczącymi tego, skąd czerpać parametry poszczególnych elementów. Jeśli Państwo ściągnęli się sobie tą drugą część, bo ona jest na stronie ministerstwa i już przeglądali się te rysunki, to przepraszam, zauważyliśmy tam w niektórych miejscach niedokładności, pewne błędy, co wynika z połączenia, ze złego połączenia, znaczy połączenia zbiorów. Za to przepraszam bardzo. Już będę prosił, ale to już oczywiście poza tym protokołem pana naczelnika Kurczaja, no, trudno, żeby przeprosił też informatyków i żeby podmienić przynajmniej ten załącznik na prawidłowy, na wszelki wypadek. My prześlemy jeszcze raz. Ale to są drobne elementy, no nie jednak, jak ktoś z Państwa szczegółowo by się wczytywał, mógł mieć wątpliwości. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że pan Marcin Buzyński już w jakiś sposób znalazł się w Państwa zasięgu. Ja dziękuję bardzo. Mieliśmy drobne problemy techniczne, nie było doskonale pana słychać, nie tylko opóźnienia u pana, ale także u nas. Ja też przypominam wszystkim, że nasze wydarzenie jest nagrywane i wszyscy Państwo będą mogli spokojnie wrócić do tego wydarzenia na YouTubie. Tam będą też te wszystkie prezentacje, teraz jeszcze będzie można spokojnie się z nimi zapoznać. I teraz zaczęło nam się połączyć. Ja sądzę, o już widzę, mi się przyczytuję, że pani Ola już przejęła stery, ja się wyłączam. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie profesorze. I panie Marcinie, czy się słyszymy teraz? Tak, słyszę. Fantastycznie. Wrócił pan do nas, czyli udało się. Podróż nad morze była długa, ale na szczęście dotarliśmy bezpiecznie. Proszę zobaczyć te zakłócenia, no ale to są takie uroki tej formy przekazu niestety i nie zawsze mamy na wszystko wpływ. Dokładnie tak, walczymy jak możemy, technika czasami nas zawodzi, bo to jednak zawodne jednak medium, które czasem może nas tutaj zawieść. Łączymy się z domów, więc to też nie zawsze ta sieć jest tak dobra, żeby zapewnić to najwyższe połączenie. To już bez zbędnej zwłoki oddaję głos. Przechodzimy w takim razie, raz jeszcze przypomnę, do części pierwszej i trzeciej wymagań podstawowych i wyposażenia technicznego. Już odpalam prezentację.
jest. Zapraszam. Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję. No, ubolewam, że jest ta odwrócona kolejność, ponieważ profesor Gaca przedstawił już to szczegółowe zasady projektowania węzłów. Ja chciałbym Państwu przybliżyć trochę tą część podstawową, więc oczywiście jakby logiczna byłoby odwrotna kolejność, no ale trudno. Jeśli chodzi o część pierwszą, te wymagania podstawowe, tutaj liczny zespół autorski, wśród autorów również bardzo duże wsparcie projektantów, za co niniejszym bardzo dziękuję. I teraz tak, czy ja mogę przesuwać slajdy? Chyba nie mogę. Czy mogę prosić o przesuwanie slajdów? Dziękuję bardzo. Na początek zakres części pierwszej. Tak naprawdę ta część pierwsza to jest w dużej mierze uporządkowanie różnych zapisów, które przede wszystkim występowały w obowiązujących warunkach technicznych, które gdzieś funkcjonowały jeszcze w różnych starszych wytycznych, na przykład projektowania tych poprzednich klas technicznych dróg, no ale też pojawiły się tutaj pewne nowe kwestie. Jeśli chodzi od początku, klasyfikacja i elementy węzłów drogowych, później podstawowe dane, które są wymagane, żeby ten węzeł zaprojektować, rozbudowana część wymagania funkcjonalno-techniczne dla węzłów, tu między innymi przyjmowanie pewnej jednorodności, elastyczności rozwiązań, funkcjonalność, przejezdność, oświetlenie, odwodnienie, zarządzanie ruchem, zagospodarowanie otoczenia i nie można też zapominać o tym, że w obrębie węzłów może się też pojawić ruch pieszy, ruch rowerowy i transport zbiorowy. Bardzo ważna część, specyfika projektowania węzłów w trudnych warunkach, to jest też to, o czym już wspominał profesor Gaca, kwestia przyjęcia pewnych zasad ogólnych, dostępność i rozwiązania specjalne. Później zasady lokalizacji, wyboru typu i rodzaju węzła i wreszcie na końcu ocena funkcjonowania węzłów i tutaj zwrócenie uwagi na ocenę warunków ruchu, pewne wymagania, które tutaj proponujemy i kwestie związane z inspekcją bezpieczeństwa dla węzłów istniejących, z audytem dla nowych obiektów i kwestia związana z oceną oddziaływania na środowisko. Pojawia się więc obszar węzła z wszystkimi najważniejszymi jego elementami i te elementy, tak jak to zostało już przedstawione w części drugiej, zostały dokładnie omówione i w zasady projektowania. Tutaj w wersji właśnie takiej ogólnej i już to, co pokazuje ten pierwszy schemat, to jest właśnie, wrócę później oczywiście do tego, kwestia węzła zespolonego, czyli to jest też to nowe pojęcie, to było bardzo mocno podnoszone na etapie konsultacji, że właśnie brakuje tych rozwiązań dla tych tak zwanych węzłów zespolonych, kiedy jest konieczność występowania w bliskiej odległości od siebie właśnie dwóch węzłów drogowych. Jeśli chodzi o wybrane definicje, to właśnie zdefiniowanie tego obszaru węzła jest definicja prosta, krótka, węzła zespolonego, czyli węzeł złożony z dwóch lub więcej węzłów położonych blisko siebie, mających wspólne elementy i uzupełniających się funkcjonalnie w zakresie zapewnienia możliwości połączeń i od razu też zdefiniowanie trudnych warunków w kontekście węzłów, czyli takie warunki, które w jakiś sposób generują różnego rodzaju ograniczenia,
tam, gdzie ten węzeł jest projektowany. Również dotyczy to obiektów istniejących, które podlegają przebudowie i też nie zawsze udaje się tych standardowych, uzyskać tych standardowych parametrów. Jeśli chodzi o zakres zastosowania węzłów, tutaj nie mamy jakiejś większej rewolucji. To jest w zasadzie powielenie tego, co pojawiło się w zaktualizowanej wersji warunków technicznych, więc też zakres, mają Państwo w tabeli zakres stosowania tych węzłów. Pozostają oczywiście trzy podstawowe typy węzłów, grupa węzłów WA, WB i WC. Dla tych podstawowych, standardowych takich rozwiązań, dla typowych, można powiedzieć, węzłów, zarówno jeżeli chodzi o węzły WA, jak i węzły WB, w wytycznych zostały przedstawione takie podstawowe zasady, czyli krótka charakterystyka tego węzła, zostały przedstawione zalety, które uzasadniają ich stosowanie, ale również zostały wskazane przeciwwskazania stosowania. Tak? Także te typowe węzły, które zostały omówione, to oczywiście węzeł klasyczna koniczyna z czterema łącznicami pośrednimi. Zostały również tutaj, została przybliżony węzeł podwójna trąbka. To jest węzeł, który dość często był stosowany na autostradach w Polsce. Przede wszystkim ze względu na to, że tutaj właśnie na połączeniu tych dwóch trąbek był lokalizowany punkt poboru opłat. No ale jeżeli myślimy o innym sposobie pobierania opłat, to tego typu węzły nie powinny być stosowane, głównie dlatego, że mają one jednak dość niekorzystne parametry ruchowe, szczególnie tutaj problem wydłużenie znaczne drogi na skręcie w lewo, natomiast można znaleźć uzasadnienie dla ich stosowania, jeżeli mamy bardzo niekorzystny kąt krzyżujących się tutaj dróg. I tak samo zostało to omówione dla pozostałych typowych węzłów czterowlotowych typu WA, więc mamy modyfikowaną koniczynę z jedną łącznicą półbezpośrednią, z dwiema łącznicami półbezpośrednimi i dla czterowlotowych węzłów kierunkowych typu wiatrak, turbina czy krzyż maltański. Podobnie zostało to zrobione dla węzłów trójwlotowych. Tutaj na przykładzie węzła trąbka, trąbka lewa, trąbka prawa. Wprowadzenie też jako zalecenia przystosowania tego typu węzłów, szczególnie jeżeli dotyczy to dróg wyższych klas, wprowadzenie tego charakterystycznego odgięcia w celu dostosowania prędkości rzeczywistej do prędkości dopuszczalnej w obszarze węzła. I mamy tutaj również inne typowe węzły trójwlotowe, węzeł typu nożyczki, tak naprawdę węzeł, który może być jednym z etapów budowy pełnego węzła czterowlotowego i również węzeł, który może mieć pewne uzasadnienie w trudnych warunkach, jeżeli brakuje nam miejsca na łącznicach tutaj przy skrętach w prawo. Do tego omówiony został węzeł gruszka, który ma nieco lepsze parametry od węzła typu trąbka, ale też oczywiście wymaga większej zajętości terenu. No i przy tych wyższych klasach dróg na połączeniach autostrad, dróg ekspresowych między sobą zalecanie węzłów kierunkowych. To samo zostało przygotowane dla węzłów grupy WB, więc oczywiście zaczynamy od kara klasycznego, z różnymi typami skrzyżowań, oczywiście już tutaj skrzyżowania nie było omawiane, na to są oddzielne wytyczne, które już Państwo dzisiaj widzieli, ale również kwestie związane z zaletami, również przeciwwskazania
stosowania dla tego typu węzłów. Zostały również wskazane inne możliwe węzły oparte na układzie karo, takie jak na przykład karo rozsunięte, półkaro, które też może mieć zastosowanie w warunkach miejskich, w trudnych właśnie uwarunkowaniach, karo oparte o wyspę centralną, karo oparte na przykład o rondo turbinowe. I również pojawiły się w wytycznych odniesienie do kara odwróconego. To jest jeszcze taki typ węzła, który u nas nie został wybudowany, ale już gdzieniegdzie, przynajmniej jeszcze na razie na etapie koncepcyjnym, jako warianty alternatywne, zaczynają się tego typu węzły pojawiać, więc też żebyśmy byli przygotowani do tego, że one mogą się realnie pojawić na naszych drogach i tutaj też wyraźnie wskazane ich zalety i przeciwwskazania ich stosowania. I oczywiście omówione zostały również opisane węzły WB oparte na układzie półkoniczyna w różnym układzie łącznic, przy różnym kształcie, również z wyróżnieniem węzła typu harfa. No i odniesienia do węzłów typu WC. Tych węzłów tak naprawdę w praktyce do tej pory zbyt dużo się nie pojawiło, ale w pewnych uwarunkowaniach, kiedy zależy nam na tym, żeby rzeczywiście bezpośrednio nie było tej kolizyjności między głównymi potokami przecinających się dróg, może się pojawić uzasadnienie też dla wybudowania takiego węzła typu WC. Jeśli chodzi o dane do projektowania węzłów, nie będę tu oczywiście bardzo szczegółowo tego wszystkiego omawiać. To wszystko oczywiście jest zawarte w wytycznych. Są określone, jakie dane powinny być uwzględniane przy projektowaniu węzłów na poszczególnych etapach procesu projektowego, więc na etapie planistycznym, na etapie koncepcji, później również na etapie projektu budowlanego, jakie dane o ruchu drogowym powinny być również uwzględniane. No i mamy ten blok dotyczący wymagań funkcjonalno-technicznych dla węzłów z rozróżnieniem dla funkcji zamiejskich i miejskich, jakie są właśnie te wymagania, między innymi jeżeli chodzi o wymagania funkcjonalno-techniczne, jeżeli chodzi o zapewnianie połączeń. Są również określone wymagania w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak też pod jakim względem powinny być projektowane rozwiązania sprawdzone. I przechodząc do tej specyfiki projektowania węzłów w trudnych warunkach, bo to jest tutaj niezwykle istotne, więc zostały zdefiniowane, tak jak już wcześniej wspomniałem, co to są trudne warunki w odniesieniu do projektowania węzłów. Tutaj zostało to uszczegółowione, więc kwestia odległości pomiędzy tymi węzłami, sytuacja, kiedy pojawia się więcej niż 4 wloty, kwestia obsługi przyległego terenu i dotyczy to zarówno dróg zamiejskich, szczególnie tam, gdzie autostrady, drogi ekspresowe stanowią barierę dla przyległego obszaru, ale również w warunkach miejskich, gdzie no, ta dostępność czasami powinna być bardziej zapewniona do tej drogi wyższej klasy, no i również w sytuacji, kiedy mamy takie trudne zagospodarowanie terenu. I to, co jest tutaj niezwykle istotne, zawsze w momencie, kiedy odstępujemy od tych rozwiązań standardowych, konieczne jest zastosowanie jednak pewnych działań kompensujących. No najprostszym działaniem kompensującym to jest oczywiście ograniczenie prędkości dopuszczalnej, ale nie jest to jedyne takie działanie.
I tutaj w zakresie dostępności pojawia się pojęcie jezdni sąsiadującej. To jest też coś nowego, czyli definicja równoległy do jezdni głównej odcinek ulicy. To jest ważne, że wprowadzamy to tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o właśnie układy miejskie, który zapewnia połączenie sąsiadujących ulic z węzłem poprzez drogi zbierająco-rozprowadzające. I tutaj mają Państwo przykład właśnie takiego rozwiązania w sytuacji, kiedy między węzłami jest konieczność podłączenia tego przyległego obszaru, to właśnie ta jezdnia sąsiadująca, ona jest wpisana w drogi zbierająco-rozprowadzające. Również zastosowanie tej jezdni sąsiadującej w węzłach opartych na typie karo i tutaj właśnie ta jezdnia sąsiadująca, gdzie jest możliwość podłączania do tej jezdni sąsiadujących tego przyległego obszaru. Również pojawia się kwestia obsługi tych przyległych terenów przy drogach zamiejskich. Tu chodzi nam o autostrady, drogi ekspresowe, drogi klasy GP dwujezdniowe, co też może kończyć się pewnym niestandardowym rozwiązaniem i tak naprawdę jeżeli to skrzyżowanie jest bezpośrednio w obszarze tutaj węzła, to tak naprawdę wprawdzie mamy do czynienia z węzłem typu trąbka, ale musimy powiedzieć, że jest to już trąbka typu WB, bo jest to skrzyżowanie, tak? To już jest zupełnie inny układ niż taka klasyczna trąbka WA. No i te rozwiązania specjalne, gdzie pojawiają się węzły zespolone i węzły zdeformowane. Węzeł zespolony to jest ta charakterystyka, że mamy wspólne elementy, najczęściej będą to jezdnie zbierająco-rozprowadzające i wzajemne uzupełnianie się w zakresie tej wymaganej funkcjonalności. Kiedy możemy dopuścić zastosowanie węzła zespolonego? Brak możliwości zapewnienia wszystkich relacji na pojedynczym węźle, wprowadzenie rozwiązania alternatywnego, które zapewni nam wyższy poziom bezpieczeństwa, na przykład jeżeli mielibyśmy projektować węzeł wielowlotowy, ponad 4 wloty, no i lokalizacja w obszarach aglomeracyjnych o dużej gęstości dróg klasy GP i wyższej, takich dróg, które muszą mieć zapewnioną dostępność do tej drogi klasy A i S i bez tego węzła zespolonego nie byłoby takiej możliwości. No i również mamy węzły zdeformowane, najczęściej są to węzły przedmostowe i one w praktyce występują, natomiast też kwestia wskazania, że jest to pewnego rodzaju no jednak rozwiązanie specjalne, dlatego że pewne rozwiązania geometryczne mogą w obrębie takiego węzła nie być rozwiązaniami standardowymi. Jeśli chodzi o zasady lokalizacji oraz wyboru typu i rodzaju węzła, zostały zdefiniowane te podstawowe kryteria wyboru lokalizacji. I tutaj w tej tabelce, którą Państwo widzą, zostały podane takie absolutnie minimalne odległości pomiędzy nie samymi węzłami liczonymi w osiach, ale pomiędzy obszarami węzłów. Czyli jeżeli popatrzymy sobie na ten schemat po lewej stronie, miejsce, gdzie kończy nam się pas włączenia jednego z węzłów i miejsce, gdzie zaczyna nam się pas wyłączenia dla drugiego węzła, tak? Czyli jest to właśnie ta odległość między obszarami węzłów i tu dla poszczególnych w tabelce, dla poszczególnych klas dróg i dla poszczególnych prędkości do projektowania zostały zdefiniowane te minimalne odległości między obszarami węzłów, takie, żeby zapewnić odpowiednie przede wszystkim warunki bezpieczeństwa, żeby można było również odpowiednio wprowadzić odpowiednią organizację ruchu dla obu takich węzłów. I jeżeli chodzi o wybór typu węzła, tak schematycznie
przy tych węzłach czteroblotowych, w zależności od położenia relacji o dominującym natężeniu ruchu, zalecane schematy, tak, zalecane rozwiązania węzłów czteroblotowych typu WA od klasycznej koniczyny po sytuację, kiedy wszystkie relacje w zasadzie mamy mocno obciążone i wtedy już wprowadzamy węzły kierunkowe. I również zalecenia związane z węzłami typu WA, ale trójwlotowymi, kwestie związane właśnie z doborem konkretnego rozwiązania. I to, co też tutaj się pojawia, żeby przede wszystkim, jeżeli chodzi o trąbkę prawą, nie stosować tego typu węzła na połączeniu dróg ruchu szybkiego. Trąbka lewa wyjątkowo dopuszczalna, ale to naprawdę przy właśnie tych trudnych warunkach. I powoli kończąc, jeśli chodzi o procedurę wyboru typu węzła i jego parametrów, proste kolejne kroki. Najpierw mamy wybór typu węzła, później wybór rodzaju i wariantu rozwiązania przebiegu łącznic, czy jest to wariant typowy, czy będzie to jednak rozwiązanie odbiegające od tego standardowego, dobór parametrów, najpierw jezdni głównych, prędkość do projektowania, rozmieszczenie wysokościowe, przekrój poprzeczny, później łącznice, wjazdy, wyjazdy, odcinki przeplatania i skrzyżowania, czyli to jest wszystko to, co profesor Gaca przedstawił w części drugiej. No i wreszcie dobór urządzeń wyposażenia technicznego, infrastruktura dla pieszych, rowerzystów, transport zbiorowy, to będzie oświetlenie, odwodnienie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i urządzenia sterowania, i to w zasadzie znajdzie się w trzeciej części, o czym jeszcze na samym końcu powiem. Jeżeli chodzi o główne kryteria wyboru rozwiązania węzła, to będzie to bezpieczeństwo, które powinno być zapewnione przez dostrzegalność punktów rozdziału, zrozumiałość i czytelność funkcjonowania, widoczność tych newralgicznych miejsc, to jest również sprawność ruchu charakteryzowana poziomem swobody, to jest wpływ na środowisko naturalne, to są również koszty, tak? Więc z jednej strony będą to koszty u użytkowników drogi, a z drugiej strony będą to koszty samej inwestycji i później utrzymania tej inwestycji. Jeżeli chodzi o ocenę warunków ruchu, tak jak już wspomniałem, podstawową miarą oceny warunków ruchu tutaj został przyjęty poziom swobody ruchu. Zostało również określone na bazie tych schematów, które Państwo widzą po lewej stronie, miejsca na węzłach, w obszarze węzłów, które powinny właśnie podlegać tej ocenie, i również zdefiniowano zalecane poziomy swobody ruchu w zależności od tego, czy to są planowane, projektowane, czy funkcjonujące odcinki dróg. Również zdefiniowano takie poziomy swobody ruchu na skrzyżowaniach. I już kończąc, te kolejne kwestie związane z oceną węzłów, to jest inspekcja, czyli tutaj w zasadzie oczywiście ta inspekcja jest prowadzona obligatoryjnie dla dróg krajowych, ale tylko dla dróg krajowych, więc wejście szerzej, żeby ta inspekcja była rozszerzona na wszystkie węzły drogowe. Ta identyfikacja tych zagrożeń, które występują na istniejących węzłach, i podobnie jeżeli chodzi o audyt bezpieczeństwa ruchu na projektowanych obiektach, też ocena tej dokumentacji pod kątem spełnienia tych podstawowych wymagań, też na podstawie i prowadzonych kursów dla audytorów, w tym również kursów okresowych. Cały czas widać, że kwestie związane z oceną węzłów drogowych to jest dość trudny temat i tutaj cały czas wymaga to dalszego doskonalenia.
I tak jak było powiedziane wcześniej, w zasadzie jeden slajd dotyczący części trzeciej. Część trzecia, którą widzą Państwo tutaj jej zakres, to są zasady projektowania obiektów inżynierskich, ale oczywiście tylko w zakresie tym, który jest związany bezpośrednio z obszarem węzła, czyli mamy tutaj takie punkty jak zasady doboru skrajni na obiektach inżynierskich, zasady doboru przekrojów poprzecznych, widoczność w rejonie obiektów i odwodnienie. Dalej następny blok dotyczy infrastruktury dla innych użytkowników węzłów niż pojazdy samochodowe, więc mamy tutaj infrastrukturę ruchu pieszego, rowerowego, no i dodatkowo jeszcze kwestie związane z transportem zbiorowym i blok dotyczący infrastruktury towarzyszącej, czyli kwestie związane z urządzeniami bezpieczeństwa, z wygrodzeniem, odwodnienie i zieleń, oświetlenie i zarządzanie ruchem drogowym. Nie zrobiliśmy tutaj dodatkowej prezentacji, dlatego że w zasadzie ten zeszyt trzeci jest bardziej taki opisowy i myślę, że tutaj wystarczające jest wskazanie, jakie elementy w tym wyposażeniu technicznym zostały przedstawione. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i jeszcze raz proszę wybaczyć te niedociągnięcia techniczne na początku. Dziękuję. Bardzo dziękujemy za tą prezentację. Również cieszę się, że się udało nam tutaj do końca z tą prezentacją już bez żadnych zakłóceń technicznych dotrzeć. Także naprawdę tutaj dzisiaj technika trochę nas zawiodła, ale właściwie finalnie udało nam się wszystkie prezentacje zaprezentować. Jeszcze raz dziękuję i chciałabym poprosić o podsumowanie naszego dzisiejszego wydarzenia, ponieważ tak jak Państwo widzą w agendzie wszystkie prezentacje zostały wygłoszone, o podsumowanie chciałabym poprosić Pana Naczelnika Grzegorza Kuczaja. Dziękuję bardzo. Przyznam szczerze, że trochę się bałem, że nie uda nam się dokończyć tych dzisiejszych prezentacji, ale na szczęście się udało. Mam nadzieję, że słuchaliście Państwo z ciekawością, bo ja nie ukrywam, że szczególnie ta pierwsza część dotycząca skrzyżowań bardzo mnie zaciekawiła. To jest materiał jeden z bardziej kompleksowo przygotowanych, jeżeli chodzi o wytyczne. Tam naprawdę znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje do prawidłowego projektowania skrzyżowań na drogach publicznych. Mam nadzieję, że te wytyczne, zarówno jeżeli chodzi o skrzyżowania, jak i o węzły, wejdą w taką fazę praktyczną, to znaczy, że będziecie Państwo z chęcią z nich korzystać. Oczywiście po tym, jak minister rekomenduje je do stosowania. Na pewno w związku z trwającymi pracami, jeżeli chodzi o rozporządzenie, tam pewne nazewnictwo może ulec zmianie i wtedy będziemy nanosić te poprawki. Także jeszcze raz powtarzam, że te materiały, które obecnie są na stronie, to nie jest efekt finalny na pewno. To jest efekt, na którym my dalej pracujemy i też te konsultacje, które właśnie trwają, mają nam pomóc wypracować już taką wersję ostateczną. Jeżeli chodzi o zarówno jedno, jak i drugie opracowania, znaczy jeden obszar dotyczący skrzyżowań i węzłów, niezwykle też jest istotne, że w odróżnieniu do odcinków dróg, które były omawiane na pierwszym webinarium drogowym, te opracowania dotyczą zarówno dróg zamiejskich, jak i ulic, także one będą miały uniwersalne zastosowanie do projektowania skrzyżowań zarówno na drogach zamiejskich, jak i skrzyżowań w obszarach zabudowanych, na terenach ulic czy w ciągach ulic. To jest istotne, bo tutaj troszkę już wyprzedziliśmy to, co w odcinkach dróg nie udało się niestety zrobić. Oczywiście nie wykluczamy, że być może zajdzie potrzeba wprowadzenia dodatkowych rozwiązań w przyszłości, ale na chwilę obecną wydaje się, że dopracowanie jest, zresztą oba obszary, opracowanie jest dużo więcej, są bardzo kompleksowe. Oczywiście dyskusyjna i tu liczymy na Państwa udział i Państwa wypowiedzi na forum. Jest kwestia odejścia od rond dwupasowych na rzecz rond turbinowych, nowe podejście do rond jednopasowych. Wydaje nam się bardzo słuszne takie podejście, bo ronda dwupasowe nie sprawdzają się pod względem BRD, ale też z punktu widzenia osób zdających prawo jazdy mam nadzieję, że się ucieszą, że tych rond dwupasowych nie będzie.
Oczywiście bardzo istotna kwestia, która wynikała w ostatnich latach, to są węzły w miastach, znaczy na obszarach zabudowanych, gdzie faktycznie bardzo dużym problemem jest obsługa tych terenów, które przylegają do takiego węzła. Oczywiście wiadomo, że jest to punkt przecięcia dwóch dróg, a więc z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego miejsce niezwykle cenne, w szczególności jeżeli chodzi o usługi, przemysł. Natomiast przepisy faktycznie ograniczają możliwość obsługi takich terenów z tych dróg, które krzyżują się na węźle. Ja uważam, że to jest słuszne podejście, ponieważ powinno się projektować sieć dróg obsługujących i włączać do dróg głównych. Niemniej jednak faktycznie widzimy pewne sytuacje, kiedy no, ze względu na istniejące już zagospodarowanie terenu nie ma jak obsłużyć tych terenów inaczej niż bezpośrednio w ramach tego węzła. I tutaj też wytyczne pokazują, jak zrobić to bezpiecznie w tych wyjątkowych sytuacjach, żebyśmy nie mieli takich dziwnych pomysłów jak zjazdy z łącznic, bo ktoś chce wybudować zakład. Tak? No i budujemy zjazd, znaczy chcielibyśmy wybudować, bo to wymaga odstępstwa, a raczej ministerstwo na takie przypadki się nie zgadza ze względu bezpieczeństwa ruchu drogowego. No i ostatnia też bardzo ciekawa w naszej ocenie sprawa, to znaczy wprowadzenie pojazdu miarodajnego i zaproponowanie parametrów w odniesieniu do tych pojazdów. To wszystko, o czym na początku była mowa, gdzie pokazywane były schematy torów ruchu, pojazdów miarodajnych, to jak wybierać ten pojazd miarodajny do projektowania. Wydaje nam się, że to również z odcinkami dróg jest niezwykle kompleksowe i praktyczne podejście do formułowania wytycznych, jeżeli chodzi o projektowanie skrzyżowań. Bardzo liczę na Państwa wypowiedzi na forum. To forum nam ożyło. Coraz bardziej się cieszymy, że coraz więcej osób zaczyna się udzielać na forum. Zachęcamy do tego. Jednocześnie informuję, że tak jak wcześniej nie jesteśmy w stanie odpowiadać na Państwa pytania, dlatego prosimy, ponownie proszę o zgłaszanie uwag, opinii, propozycji, a nie o zadawanie pytań, bo niestety te pytania pozostaną bez odpowiedzi. Nie damy rady na wszystko odpowiedzieć. Pojawiło się też niedawno pytanie, do kiedy takie konsultacje trwają. My zakładamy, że ostatnie webinarium mamy na początku grudnia. Myślę, że damy sobie czas tak na spokojnie do końca grudnia, aby każdy mógł się wypowiedzieć. I wtedy jakby uznamy, że te konsultacje są zakończone, co nie zmienia faktu, że to forum prawdopodobnie będzie dalej istniało i będzie stanowiło taką platformę do wymiany uwag, nawet już jak będą pojawiać się wytyczne rekomendowane przez ministra. Także no, dajmy sobie czas do końca tego roku na spokojne wypowiadanie się na temat nowych opracowań, które konsultujemy z Państwem. Ja też informuję, że stopniowo na stronie pojawiają się nowe opracowania. Oczywiście już w tej chwili, jeżeli chodzi o opracowania drogowe, mamy komplet. Pozostają nam teraz do uzupełnienia opracowania dotyczące obiektów inżynierskich. Dziś pojawiło się pierwsze opracowanie dotyczące bezpieczeństwa pożarowego drogowych obiektów inżynierskich i na dniach wrzucimy kolejne, także zachęcam ponownie do odwiedzenia zarówno strony ministerstwa, jak i stron Polskiego Kongresu Drogowego. Mam nadzieję, że tak licznie jak dzisiaj spotkamy się również w przyszłym tygodniu na już ostatnim drogowym webinarium. Kolejne już będą mostowe, także zapraszam Państwa serdecznie na przyszły tydzień i do zobaczenia. Dziękuję. Podsumowania. Ja z mojej strony też dziękuję wszystkim Państwu, wszystkim uczestnikom, którzy byli z nami przez dzisiejsze przedpołudnie. Właściwie wybiła godzina 12, więc mieściliśmy się w tym planowanym czasie 2 godzin, jak i zawsze zakładamy na tego typu wydarzenie. Jeszcze raz też, tak jak tutaj Pan Naczelnik zapraszał, ja również zapraszam na wydarzenie za tydzień. To będzie ostatnie wydarzenie z serii drogowej. Będziemy skupiać się na nawierzchniach i utrzymaniu dróg. Także temat wyjątkowo interesujący. Mam nadzieję, że tak licznie również Państwo dotrą za tydzień we wtorek.
o godzinie 10. Rejestracja na to wydarzenie jest już otwarta, także wszystkich serdecznie zapraszamy do rejestracji, a w międzyczasie przez cały tydzień zapraszamy Państwa na nasze forum i tam czekamy na Państwa opinie i uwagi oraz na nasz profil na YouTubie, gdzie dzisiaj nagranie z dzisiejszego wydarzenia będzie można spokojnie wrócić do wszystkich prezentacji, które dzisiaj nasi prelegenci nam zaprezentowali. Dziękuję bardzo, życzę Państwu dobrego dnia i do zobaczenia, widzimy się za tydzień.